Radio Kraków. Radio Strada Nocą. 5 minut po 23 Słuchają Państwo Radia Kraków. Niespodzianki dziś nie będzie, bo wszyscy wiedzą, kto jest gościem. Gość długo oczekiwany, długo. Y Długo, pro, dru, długo nas proszono, żeby tego gościa zaprosić, bo wiele maili i telefonów od słuchaczy. Andrzej kręci głową z niedowierzaniem, ale to wszystko jest prawda. Proszę Państwa, przed Państwem Andrzej Górski. Dobry. Ten Andrzej. Ten Górski. Ten Andrzej. <coughs> żeby dobry nie było wieczór. Niedomówień, dobry wieczór. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi i, i dumni z tego, że przyjąłeś nasze zaproszenie i że pisujesz do nas i że słuchasz naszych audycji, bo jesteś dla nas ogromnym autorytetem i, i, i sama przyjemność, sama myśl o tym, że. Słuchasz naszych audycji i nie wyłączasz od razu, co oni tam gadają, to jestem już naprawdę bardzo podbudowany. A to, że przyjmujesz nasze zaproszenia, to jest w ogóle fantastyczna rzecz. Witamy dziękuję cię bardzo, serdecznie. dziękuję za te miłe słowa, chociaż nie sądzę, że na nie aż tak zasługiwał. Dobrze, że tak <laughs> mówisz. Pozwól, że my będziemy <laughs> dalej myśleli swoje. E, witam się z Państwem. Marek Handwerke. Marcin Koczyba, program realizuje Inka Pracka. Andrzeju, jeszcze dwa słowa o tym, co tutaj przed nami, bo dzisiaj nowa dekoracja w studiu, wyjątkowa. Ona jest jednorazowa, bo to są rzeczy, z którymi się nie rozstanie. wiemy już o tym. Prowadziliśmy długie negocjacje, rozważamy możliwość przeprowadzenia zbiórki narodowej, ale na razie powiedzmy, co tu mamy. A tutaj mamy dwie rzeczy, dlatego że hmm, oglądając hmm, Wasze audycje. Widujesz ten żółty samochód. A oglądam je i często oglądam, o czym już wspominałem przed programem. Czasami o jakąś przepuszczę z różnych względów. Widuję tutaj też ten żółty samochód. I tak pomyślałem sobie troszkę, że na chwilę przyprowadzę mu brata. Chyba młodszego, tak, mhm. młodszego brata zdecydowanie, ale też z tej samej branży. I jest to samochód, którym podróżowaliśmy w 98. Ósmym roku razem z Leszkiem Kuzajem. Jest to samochód klasy WRC. Wiążą się z nim doskonałe wspomnienia, doskonałe zwycięstwa, doskonałe rajdy. To, to jest... I o tym wszystkim będziemy rozmawiać, o tym będziemy że rozmawiać. Tak jest. Chwila przerwy, chwila muzyki i wracamy. 11 minut po 23. Słuchają państwo Radia Kraków, magazyn Radiostrada Nocą. Jak już wspomnieliśmy, już wszyscy wiedzą, ale przypomnijmy raz jeszcze, Andrzej Górski jest dzisiaj naszym gościem. Na naszym Facebooku na Radiostrady jest zdjęcie już sprzed audycji. Można tam listę obecności swoją wpisywać. Państwo widzą, że Andrzej jest, więc czekamy, że państwo też się pokażą. 12 20 03 333. To jest nasz numer, gdyby ktoś chciał do nas zadzwonić. Można, jest okazja porozmawiać z mistrzem. No i oczywiście my mówimy z profesorem z profesorem Górskim i yy, yy, można też pisać SMS-y 4080. Andrzeju, gdyby nie motoryzacja, to co byś robił w życiu? Jest dziś. A, tak, a to tego, to, pytania tego pytania się nie spodziewałem. Tego pytania się nie spodziewałem i trudno powiedzieć. I widać, że nie masz planu B. Nie miałeś planu B. Nie, nie, nie miałem wtedy planu B. Dzisiaj miałbym go być może, dlatego że, ale to chyba z wiekiem przychodzi. Jestem na etapie, kiedy bardzo, bardzo mocno się angażuję, interesuję się. Mm, Roślinami, które o. rosną po prostu, które I się w ogóle nie ruszają tak? <grydź> tak, tak, ale które się nie odzywają to jest najważniejsze. <grydź> Mowa jest srebrna. Tak. Które, które rosną, które wymagają pielęgnacji, które zachwycają no. no. To jest jak gdyby. Ale to od niedawna, całkowicie od niedawna. Ale powiecie, to przychodzi z wiekiem. Ja mam też tu że zaczynamy to samo, jak A. jadę do, 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 na działkę, to nie robię tylko. Kop, przesadzam rośliny, tak. kopię. To, tak, to jest taki tak. moment, że, tak. że czeka to bawi. No i rzeczywiście, ale, ale jak cię znam, to, to jednak sprawa motoryzacji, to, to źle nie trafiłeś, bo, bo to, co w życiu osiągnąłeś i to, co przekazujesz tym młodym pokoleniom, bo wiem, że e, oprócz tego, że byłeś sam zawodnikiem, Potem byłem działaczem. Potem, jak to wspomagasz ten sport samochodowy, bo to nie tylko o rajdach mówimy. Staram się jakieś inicjatywy wykazywać no, na właśnie, tym polu. No. <grym> tak, ale skąd się wzięło? Bo poczekaj, tak, poczekaj, to jeszcze tak, zapamiętaj tak. pytanie. Ja przeczytam pozdrowienia dla całej ekipy od zespołu GML. O, proszę bardzo. A wiesz, że GMU? Tak, tak, ja tak. wiem. Marek, ja oglądam. Audycję, <gry> mówisz o tym więc, ciągle. Więc, tak? więc mówisz o tym ciągle. Tak, jest. Więc pozdrawiamy DML. E, Toyota Corolla WRC w barwach mocne, to chyba nie to auto, ale to nic, takie auto też było, tak? To było po, 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 po tym czerwonym tak. samochodzie była później Toyota Corolla WRC. To był tak. ostatni samochód, którym, e, którym ja e, sportowo jeszcze jeździłem. No i jeszcze jeden głos parafii. Witamy z parafii dziś u nas przed głośnikami tłoczno wypełnione wszystkie nawy. Takiego gościa nie można przegapić. Pozdrawiamy. My też pozdrawiamy. Dziękuję 40 bardzo. 4080, nasz numer SMS-owy 122 numer telefonu. No i 40. Zaraz, czego jeszcze nie podam? Numer telefonu 12480. No, aha, Facebook, no tak, lista obecności. Cały do czas, czas, czy... cały czas no. Dobrze. A ja wracam do pytania: skąd wzięło się zamiłowanie do, do w ogóle ze sportów motorowych, no bo Wiem, że to nie to, 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 o czym rozmawiamy, to już jest prawie końcówka, bo yy, i Subaru, i Korola WRC to już był ten szczyt. No Ale ja wiem, że wcześniej i Polonez był, i Fiat był, i, i tych samochodów bo co nie miara. Było wszystko. Ja, ja o tym opowiadałem, e, będąc u was, e, kiedy zaprosiliście mnie w lutym tego roku i opowiadałem o swoich początkach. No to, to, to wzięło się stąd, że ja, ja krótko tylko powtórzę, żeby nie zanudzać. E, wakacje, spędzaliśmy co roku długie wakacje, zawsze pełne dwa miesiące w Zakopanym, e, i tam wtedy jechał rajd Polski. Tak, tak, tak. I ja, jako taki mały chłop, Piec, tak jak mówiłem, w kaloszach z parasolem gdzieś tam stałem przy trasie i patrzyłem na te ówczesne samochody i, i to, to, to tak szalenie utkwiło mi w głowie, takie wrażenie na mnie zrobiło, że bardzo tym zacząłem się interesować. To, to były takie trudne czasy też, to, to wiecie o tym dobrze i pamiętacie też, że informacji zdobyć na ten temat nigdzie nie można było pokazywały się, ukazywały się od czasu do czasu jakieś relacje z zawodów, z rajdów w ówczesnym tygodniku Motor. Mm -hmm. tak. Nie do zdobycia gazecie też. Trzeba było czasami tak. zapisywać się... Teczki były takie Teczki w kioskach, tak, tak. Dokładnie, miałem taką teczkę. Plus do tego były dwa, dwa takie typowo sportowe tytuły, które od czasu do czasu coś napisały o jakichś zawodów. To było, o to było, ile dobrze pamiętam, to był Sport i Tempo. Mm -hmm. tak. Sport był katowicki, a Tempo był krakowskie, tak. o ile dobrze pamiętam. Tak. Ale jak, jak, jakim wielkim rozczarowaniem było to dla takiego chłopca 14-15-letniego, który wiedział, że gdzieś odbył się rajd, duży raj w Polsce. I, I w tym motorze, w tym tempie, ani w tym sporcie nie było ani słowa na ten temat i niczego się nie można było dowiedzieć po prostu. Ale było, to to tak jak był... z dzisiejszych gazet motoryzacyjnych. <laughs> <nie> że <malże. śmiech> był, 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 Była taka gazeta, jest taka gazeta, Dziennik Polski, tam pracował pan redaktor Marek Albert. No. I on bardzo dużo pisał właśnie o rajdach o Ale ja wtedy mieszkałem w Katowicach tak, i dziennikarzy polskiego mówię tak, w Katowicach. Nie, by, było, no. nie było polskiego? Nie, nie. Dziennika polskiego. Nie. Nie było, no. A nie tak łatwo było się wtedy przeprowadzić. Ale z tego, co wiemy, znaczy, to rozgłośnia, rozgłośnia Katowicka zawsze była przychylna sportom motorowym i oni przez wiele, wiele lat brylowali. Na, na ja pamiętam polu? wtedy w rozgłośni katowickiej był pan Janusz Tychy, o ile dobrze pamiętam. Tak. I Grzegorz Śmielewski też tam był. Tak, tak. Tak. tak? I mhm. to wtedy Radio Katowice razem z jedynką polskiego radia robiły znakomitą robotę, właśnie tą motoryzacyjną, od wiadomości drogowych poprzez informacje o rajdach. To było naprawdę tak coś. I myślę, że to. Ja jestem dumny z tego, że pan Grzegorz Śmielewski wyszedł z radia Kraków tam. Więc to gdzieś ta nasza. tak, że go jest daleko, daleko. Nie daleko. słyszy w San Marino. Jest w San Marino. Ja, ja też bardzo pozdrawiam pana Grzegorza Chmielewskiego i muszę powiedzieć, że mm, doskonałe audycje były u was tutaj, kiedy pan Grzegorz Chmielewski częściowo też prowadzi audycje z panem Wojciechem Szramem. Oj, niebywałe opowieści. audycje, niebywałe dwa spotkania, te opowieści z tamtych czasów. E, oczywiście inni goście też doskonale opowiadają. E, goście zbliżeni pokoleniowo ze mną, no, no, trudno mi wymienić tutaj wszystkich, ale ja, ja mógłbym tego godzinami słuchać, jak opowiada czy Wojciech Bełtowski, czy Marek Oziembło, czy, czy, czy Janusz czy, czy Adamek, czy tego typu goście, natomiast pan Wojciech Szram, który historia. tu występował... Marek, przerywasz mi cały tak, czas, ale muszę Uf, ci powiedzieć, bo będę złośliwy tak, tak. teraz i powiem ci, że dlatego podkreślam rolę i obecność pana Grzegorza Chmielewskiego w studiu podczas Wojciecha Szama, ponieważ skutecznie cię pan Grzegorz wyłączył, muszę wyłączył ci powiedzieć, tak, tak. No Ja nawet nie próbowałem z nim dyskutować. No to dobrze, teraz Marku daj powiedzieć. No, dobrze. Nie, nie, to, to, to jest to. I te, te opowieści, szczególnie o tej Australii, o tym rajdzie, kiedy ich wysadzili tam na brzegu, już dopłynęli. No ale... Okazało się, że jeszcze jest 5 dni rajdu, i jeszcze trzeba w te 5 dni przejechać te 15 czy 17 tysięcy kilometrów. No niebywałe historie. I ta audycja zbiegła się w czasie z tym, że gdzieś odbywał się jakiś rajd. Nie, nie pamiętam, który to już był. Tutaj w Polsce i jak, jakiś taki, taki, to miał taki dla mnie niezwykle symboliczny wydźwięk, bo, bo, bo tutaj jest pan, który mówi, że jechali razem i w ciągu 5 dni po bezdrożach musieli przejechać 17 tysięcy kilometrów. No, Niech każdy sobie policzy, ile to wychodzi na dobę, powiedzmy i tak dalej. Ale niemalże w tym samym czasie wysiadali zawodnicy, którzy przejechali na tych Mistrzostwach Polski odcinek specjalny sześciokilometrowy i byli wykończeni. Potrzebowali tlenu prawie. No to to niebywałe historie są. Tak, rzeczywiście odkrycie pana Wojciecha Szrama, znaczy jego opowieści. No bo Wojciech Szram był znaną postacią, ale tak. to, jak on o tym opowiedział, to było dla nas jak odkrycie Ameryki. Tak, tak. I, i, I warto, żeby młodzi ludzie dzisiaj pamiętali o takich ludziach właśnie. Tak. Tak. Szrałam, którzy przecierali szak. Dokładnie tak. Dla mnie z tych jego opowieści to jedno, dwie były na, 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 momenty naprawdę zaskakujące. Po pierwsze, jak wlewali paliwo w trakcie jazdy do Baku, tak a po drugie, jak jechali przez te pastwiska i trzeba było zamknąć i otworzyć i zamknąć te drzwi. Bo za nie zamknięcie tak. były kary. Tak, tak. tak, tak Więc to tak. rzeczywiście. Uff, śmiało. <śmiech> <Pufłam> <śmiech> Andrzeja. Zastanawiam się, że ja tak jest. Andrzej, yy, ja rozumiem, no, ale czy miałeś taki moment, w którym jak wsiadłeś do samochodu rajdowego, czy nie zdało się? Popatrz, nie miałeś takiego wrażenia, że wreszcie ci się te twoje marzenia tego chłopca z tym parasolem spełniły? Nie, wtedy nie, dlatego że ja, ja zawsze to chciałem robić i bardzo się cieszyłem, że, że mogę to już robić. Że gdzieś znalazłem się w jakimś środowisku, ktoś mnie zaprosił, początkowo do startów maluchem, potem dużym fiatem, polonezem. To, to, to był w tym fiacie i polonezie, to był Waldek Doskocz. Potem tak to się zaczęło, ale wtedy jak gdyby nie myślałem o tym, że już osiągam jakąś satysfakcję. Po prostu w tym byłem i po prostu to robiłem. To, to tak, czas na tego typu refleksji, wydaje mi się, przychodzi dopiero z czasem, jak mm -hmm. to już się zakończyło, i człowiek zaczyna spoglądać wstecz, i próbuje to podsumować wszystko. I wtedy porównujesz to dopiero, że pamiętasz, że przecież stałeś wtedy w tym zakopanym, z tym parasolem, i patrzyłeś na te samochody, ale, ale Później jeździłeś samochodami w WRC i miał, dane ci było startować na Mistrzostwach Świata, więc twoje marzenia się e, spełniły. No. To teraz I... krótka przerwa, tak? Nie, nie, no oczywiście. Dobrze, dziękuję i <grym> wrócimy za chwilę. Radio Kraków 25 minut po dwudziestej trzeciej, tu radiostrada nocą. Przypominam, naszym gościem specjalnym jest dzisiaj Andrzej Górski. No i tutaj Wojo do nas napisał, czekali i się doczekali. Ukłony dla guru. Dziękujemy za przybycie. Dla takich audycji warto zarwać noc. Pozdrawiamy z pieszyc. My też pozdrawiamy. Dziękuję, dziękujemy bardzo. 4080 nasz numer SMS-owy. Cały czas można do nas również zadzwonić. 12 20 333. No i przypominamy o tej liście obecności, z której do państwa właśnie teraz odczytamy. Czytałem wpis Wojokonika o, 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 o góru naszym, który jest gościem, więc tam mogą Państwo również pisać i do tego zachęcamy. Poprzednią naszą część rozmowy skończyliśmy na Zakopanem. No i teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do tego pucharu, który stoi na środku. Mały, srebrny, ale niezwykle wartościowy. Dla mnie niezwykle cenny, to jest absolutnie pierwszy puchar. Który, który zdobyłem biorąc udział w zawodach. To jest puchar, który pochodzi z jesieni roku 1977, czyli ma lat 39. 39 i to jest puchar, który zdecydowałem się wtedy, e, mając małego Fiat'a, e, nie mając jeszcze licencji, nie będąc zawodnikiem, e, ale ówczesny regulamin dopuszczał e, możliwość wystartowania takich amatorów też przy okazji e, rajdu żubrów. To jest puchar z rajdu żubrów, e, mój pierwszy puchar jest zdobyty jako amator za Wygranie klasy e, jakiejś tam, czego się w ogóle, w ogóle nie spodziewałem, bo, bo, bo nie po to tam jechałem. Tam takie tuzy i takie gwiazdy startowały wtedy, że gdzie ja, biedny tym maluchem na końcu, jechałem tylko w ogóle chłonąc obecność, w jakiej się znalazłem, po prostu. E, I nieoczekiwanie e, podczas e, ceremonii rozdania nagród, e, ówczesna wtedy odbywała się nie w hotelu Kasprowy, jego chyba jeszcze nie było nie wtedy, ja nie hotel. pamiętam, ale w hotelu Giewont na skrzyżowaniu przy Krupówkach powiedzmy i tak dalej, i e, siedzieliśmy przy stole ze znajomymi e, i nagle oni mi zaczęli trącać i mówią wołają cię na scenę. Ja, ja nie bardzo wiedziałem o co chodzi i okazało się, że wygrałem klasę i, i otrzymałem taki taki puchar puchar ufundowany przez e, też e, wielką postać sportu samochodowego pana Franciszka postawkę, mhm. e, który ten puchar e, wręczał e, wręczał mi osobiście i to zapamiętałem to był, to był, to był pierwszy puchar e, ja, ja wtedy nie nie zdawałem sobie sprawy z tego, że on otwiera taką drogę zdobywania i magazynowania tego typu gadżetów i zabawek. Ja to może po, pokaż ten puchar, bo tutaj yy, kamera ta ogólna nie jest w stanie go dokładnie pokazać, jakbyś tak, go wziął. Tak, o. i teraz do kamery tutaj właśnie państwo kamery, Tak, tak właśnie taki, o to chodziło. Taki, taki, taki nieduży, taki starego typu puchar powiedzmy i tak dalej, bardzo już taki przykryty patyną ze starości, ale jak mówię ma 39 lat i, i jest niezwykle cenny, bo to jest pierwszy. On stoi sobie na półce u mnie w domu, stoi obok pucharów z z mm -hmm. Nestes z Finlandii, z Halki Diki i tak dalej. On tam ma swoje miejsce między nimi, bo jest pierwszy, bo jest najważniejszy. Mm -hmm. Ten rajd Żubrów w tym roku, to już za tydzień. My będziemy też na tym rajdzie Żubrów. To wyjątkowe. Nie chcę powiedzieć impreza, bo to jest rajd. Impreza to jest tak naprawdę zdarzenie społeczno-kulturalno-sportowe. Tak. tak, tak jest. I, I to, co temu towarzyszy, ta atmosfera ludzi, którzy wpadają sobie w ramiona, bo się całe lata nie widzieli i nagle po 30 latach zaczynają rozmawiać, tak jakby na Ile ktoś wyszedł do toalety i wrócił, tak? Czy, czy wyszedł na zewnątrz? Jakby wszystko zaskakuje. Czas się zatrzymał, tak, prawda? Nie bywały tego. Tak, ale tak. zwróćcie uwagę, że wielu zawodników zaczynało karierę swoją rajdową właśnie na raj, rajdzie żubrów. No to jest dziwna sprawa, bo to była taka. A to przystępna impreza. Przystępna, bo to była, to, to była taka towarzyska bardziej impreza. Tak. To Toesy były krótkie, nie były jakieś zbyt, żegły pod górę były dawniej, żeby nie, nie, nie rozbijać samochodów. I z biegiem czasu yy, mnóstwo zawodników, których tu gościliśmy, w tak, myśmy zaczęli na zubrach. Coś w tych zubrach musi być. Tak, ja, ja w ogóle przypomnijmy tylko Wiesz Jest to Adrian Walczak, tu nam pisze, że 77 to jest 41 lat. E Marek masz zadanie. Licz. A tak, 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 W każdym bądź razie, e, w, ka w każdym bądź razie, trema, trema tak. związana z przyjściem do, do, do was. Nie po, Nie po prostu. Czas e, jest trochę za szybki. Przy, przy, przypomnijmy tylko, że ten raj Żubrów e, został powołany do życia w 1966 roku z inicjatywy pana Sobiesława Zasady, bo to należy tak, podkreślać tak. za każdym razem. Ja myślę, że pan Sobiesław Zasada e, też. E, nie przewidział wtedy, że to będzie przez tyle lat kontynuowane, że ten rajd będzie przechodził różnego rodzaju ewolucje, będzie się zmieniał, będą się zmieniały jego lokalizacje, ale że, że będzie miał grono ludzi, którzy zawsze będą chcieli w nim brać udział przez tyle lat, będą się spotykać, będą zawsze kończyć tym słynnym balem kierowców zakopanym, ponieważ ówczesne rajdy kończyły się rajd Monte Carlo, czyli tak, inaczej, kończył się zwanym balem kierowców. Tak się, tak się to nazywało. A w tym roku 52 edycja, czyli już 52 lata. Nie bywałe, prawda? 52 lata, 52 lata. Ja e, oczywiście opowiem o, o tegorocznym Rajdzie Żubrów, tyle ile będę w stanie opowiedzieć, aczkolwiek nie do końca mm, czuję się taki kompetentny e, z tym wszystkim, dlatego że. E, e, Wydaje mi się, że są więksi specjaliści od tego rajdu żubrów. O, o, o tym rajdzie powinien przede wszystkim opowiadać czy, czy, czy Małgosia dybczyk z Automobil Kurbu Kalkowskiego, czy, czy w końcu dyrektor tego rajdu, Paweł Owczyński. Mamy nadzieję przyłapać go w Zakopanem, bo on unika. Nie. On zdaje się unika. Unika, ale... unika, On mówi, że on nie chce, on, nie, on jest tu od innych rzeczy. Ale wreszcie A. prędzej, czy później musimy Pawła złapać, bo to jest po prostu niemożliwe. A szkoda, ja... bo dobrze mówi. Tak. Po... Wie, wiecie co? Wszyscy będziemy w Zakopanem, no, zrobimy obławę. No, obławę tak, no. Doprowadzimy. Ja doprowadzimy. I z gościem rozmawiałem i ona mówi słuchaj, ale będzie u was Andrzej Górski. On objechał trasę, on wie najlepiej co na tej trasie tak, będzie. Tak, tak. Ja, ja, ja mogę o tym powiedzieć, dlatego, że ja tydzień temu, w czwartek, dokładnie na prośbę zresztą i w uzgodnieniu z Pawłem Owczyńskim, dał mi książkę drogową i ja pojechałem, objechałem sobie całą trasę Rajdużuru, żeby sprawdzać, czy przypadkiem tam nie ma jakichś nieprzewidzianych zdarzeń na drodze, czy coś się nie dzieje złego, czy wszystko jest przejezdne i tak dalej. Ja Oczywiście trafiłem, miałem to wielkie szczęście. Trafiłem w ubiegły czwartek, była tak wspaniała pogoda. Raj żubrów w ogóle słynie z tego. Ci, którzy będą tam jechać, to przekonają się też o tym, a w większości wiedzą, że co najmniej przez połowę trasy, jadąc przez przednią szybę, cały czas widzisz tatry. I to, I to jest najpiękniejsze Piękne. w tym mm -hmm. wszystkim. A tydzień temu spotkało mnie to szczęście, że, że była fantastyczna pogoda. Było błękitne niebo, ale tatry były całe białe. Więc doskonale to kontrastowało z tym błękitem, a na dole pod tymi białymi tatrami była zieleń. E, no, więc, no więc taki, taki bajeczny widok. Ten rajd składa się w tym roku. Rajd w ogóle ma taką nową formułę, został przeniesiony. To, to wielkie brawa dla Pawła Owczyńskiego za to, że zdecydował się na to, ponieważ rajd przez ostatnie lata i w zasadzie zawsze był, startował na takiej zasadzie, był rozgrywany, że zawsze zaczynał się w Krakowie lub okolicach. Jeździł tutaj koło Landskorony, tam koło Jordanowa gdzieś powiedzmy i tak dalej. Później po wielu latach start został przeniesiony do Myśleni, o ile dobrze pamiętam. Pamiętam. Tak. Chyba nawet z Wiliczki kiedyś startował, ale nie jestem pewien tego. E, natomiast już w ubiegłym roku Paweł zdecydował się na nową formułę, która okazała się strzałem dziesiątkę w moim odczuciu, ponieważ rajd został przeniesiony w całości do Zakopanego. Znaczy Aha. rajd startuje spod hotelu Kasprowy i wraca pod hotel Kasprowy. E, co prawda uczestnicy muszą przyjechać już w piątek, e, najpóźniej po południu czy wieczorem do Zakopanego, i spędzają dwie noce w zakopanym, jeżeli chcą zostać na balu podczas rajdu na balu kończącym zawody. Natomiast nie mają tego, że śpią jedną noc w Krakowie, startują, ktoś im musi przewieźć rzeczy w międzyczasie tak, i tak, druga tak. noc w zakopanym, i te przeprowadzki, meldowania, te kłopoty. Nie, to, to, to wszystko już jest lepsza formuła. Rajd y, jest rozgrywany na mm, cały czas w okolicach, startuje oczywiście w Zakopanem, ale tak naprawdę jest rozgrywany w okolicach pomiędzy Szaflarami, a Czorsztynem, Niedzicą, Jeziorem Czorsztyńskim. To tam sobie Od jeździ. Od Tadr do Pienin można powiedzieć. Nawet marzę. do Pienin. Tak. Rajd y, przecina i Zakopiankę, przejeżdża przez Zakopiankę dwa razy i przecina też szosę prowadzącą z Nowego Targu do Białki Tatrzańskiej, do Bukowiny Tatrzańskiej. Tak. On tam sobie tak. jeździ. Rajd składa się z z dwóch i pół pętli pętla ma cztery to nie nazywają się odcinki specjalne, bo to tak nie niewolno regulaminowo, no ale umownie nazwijmy to, czyli prób sportowych nie przekraczających długości dwóch kilometrów. Cztery takie próby są przyjeżdżane dwukrotnie, plus dwie jeszcze na koniec e, po jednym razie. E, nie wiem, czy chcecie, żebym coś o tych próbach opowiedział? Czy... Tak. Ja, ja mniej więcej znam m tą teraz. Chciałbym ktoś on mi tak, powiedział, bo jednym tak, Opowiadaj. Jednym słowem tak. Tak, tak. Głosujemy tak. na tak, tak. Tak. My na Dobrze. tak. Wy na tak. To tak. ja jeszcze, jeśli mogę wtrącić, tylko powiem taką ciekawostkę dla kibiców, którzy będą w rejonie Nowej Białej. E, jeśli już tam będziecie i będziecie zwiedzać, to jest taka w, w, niedaleko od Nowej Białej jaskinia w Obłazowej. E, w tej jaskini znaleziono bumerang wykonany z kości mamuta, e, który ma... Nie, nie strzelę teraz. W tej chwili wiem, że profesor Waldenowak prowadził te badania. I ta jaskinia jest wyjątkowa, bo e, zaprzecza wszelkim, wszelkim teoriom osadnictwa na podchalu bo się okazuje, że e, ludzie z epoki kamienia łupanego tam żyli. A e, bumerang jest e, na, na, najskuteczniejszą bronią, jaką można sobie wymyślić, bo nabiera siły w trakcie kręcenia. Warto to zobaczyć. Pojedźcie nie tam. wiem, czy, czy, czy wszyscy będą mieli czas, ale też gorąco polecam, dlatego, że miejsce do oglądania, o czym ty mówisz, Marcin, i wielu, wielu innych, o których ja może kilku wspomnę mm -hmm. teraz opowiadając o tych odcinkach, jest tyle do oglądania, że no, oczywiście w czasie zawodów nie może, no, bo raj startuje o 9 rano, mm -hmm. na metę będzie zjeżdżał między godziną 16 a 7, nas, tą zawodnicy, będzie się już siemniało i tak dalej, ale drugiego dnia rano w niedzielę, przed wyjazdem do domu, jeszcze pierwsze pół dnia można spędzić właśnie na tym, żeby te kilka miejsc tam odwiedzić, będąc przy okazji e, e, na miejscu. Raj startuje spod, o dziewiątej rano w sobotę z pod hotelu e, e, Kasprowy. I rajd na dzień dobry oczywiście funduje taką wielką niespodziankę, ponieważ po wystartowaniu Sotulu z katolu z zjeżdżamy w dół, skręcamy w prawo i od razu w prawo wyjeżdżamy na górę Gubałówki, gdzie od razu widzimy wszystko, no, całe, no, całe, całe sedno sprawy. Tylko Bóg ma lepszy widok. Tak jest. I później Wright później prze, przekracza zbocze Gubałówki, jedzie, jedzie tam przez te wszystkie słodyczki, tak się to nazywa, te wioski. No jakżeż romantycznie. Tak, słodyczki się to nazywa i później Wright wjeżdża do centrum Zębu. Zębu. Ja mówię nie, o klasie tak, jazdowej tak, cały tak, czas. Tak. Centrum Zębu, czyli najwyżej położonej wsi w Polsce. Tak jest. Notabene mieszka tam nasz znany skoczek narciarski, który w rajdach nie startuje, ale jednakowoż. Tak, tak. i o ile dobrze pamiętam jeszcze, bo kiedyś, kiedyś czytałem na ten temat artykuł, stamtąd też pochodzi chyba Stanisław Bobak i Jerzy Łuszczek. Czyli. Jedyny... Tak, Nie tak, tylko kamisto. Tak, tak, tak. To o tym, o tym pamiętam. Z tego zębu rajd przemieszcza się już dalej w stronę Bańskiej Niżnej, ale tu warto zwrócić uwagę na to, ponieważ po lewej stronie oni wszyscy będą widzieli e, wzgórze, e, które w, w takiej wsi, e, to się nazywa Czerwienne, jest wzgórze Bachledówka. I tam stoi piękny kościół olbrzymi i tak dalej. To wzgórze słynie też z tego, że tam, równie jak w Zębie, roztacza się fantastyczny widok, ale obchodząc ten kościół w koło... E, Jednocześnie widać i Beskidy, i Gorce. O Tatrach nie mówię oczywiście, bo one są najbliżej. E, to tyle. Marek się uśmiecha. Ja wiem, że ty chcesz, żebym ja przeszedł do nie, tego tatrzańskiego nie, nie, lasu. nie, e, z nie tego ja... pełnego zapachu nie, i jodły. Nie, bo mój idzieł, ulubiony, ja czekam na do mojego ulubionego odcinka. Ja bardzo często wracając z e, Zakopanego, ja Jadę sobie właśnie tym odcinkiem, ale ty Ach, do niego dojdziesz. Tak. Do nie, dojdzie, nie, tak. nie, nie skracamy absolutnie, nie, Andrzeju. Dlatego nie przy, przy, okazji, przy okazji. Marek, może, nie patrz na Andrzeja, patrz Przy na mnie. okazji może przejazdu przez tą wieś, e, e, skąd, e, z której pochodzi tylu skoczków narciarskich, może taką, taką małą zagadkę e, tym, którzy nas słuchają, oczywiście jeśli będą łaskawi, e, spróbować odpowiedzieć. Starą góralską zagadkę pod tytułem W zębie Kościół zjedli. Nie wiem, czy ktoś wie, co to znaczy. Ja powtórzę, w Zębie kościół zjedli. Marek, ja się domyślam, wiesz? ale... Nie wiesz, Marek? Nie. Nie wiesz. Ja, ja, dobrze, no, ale, nie. ale to później. To ja wrócę do tego, Dobra. dlaczego nie wiesz, bo to, 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 to jest oburzające. Ale, tak jest. Ale, ale dobrze. I, i dojeżdżamy do pierwszego odcinka, do, do, do pierwszej próby sportowej odcinka, który nazywa się Pitoniówka. Ładnie. Pitoniówka. Mm -hmm. e, e, odcinek o długości kilometra 900 metrów. E, e. Po niezbyt dobrym asfalcie, nie najgorszym, ale no niewzorcowym, nie bardzo wąski, wśród takich krzaków, dość pokręcony, yy, raczej w zamkniętym terenie, yy, kończy się praktycznie bezpośrednio przed szosą zakopiańską. To tyle. I później należy przekroczyć tą szosę zakopiańską, zachowując dużą uwagę. Jedziemy na nowy odcinek, ten o którym właśnie wspomniałeś w tej chwili, bo tego odcinka nie było. On jedzie pierwszy raz i tu Paweł Owczyński, jako dyrektor rajdu, też nos, będzie się temu przyglądał. Pewną taką, z pewnym takim niepokojem, ponieważ jest nowy odcinek, który nazywa się Nowa Biała. Mhm. Nowa Biała. To jest odcinek, który mamy po przekroczeniu tej szosy z Nowego Targu do Bukowiny Tatrzańskiej. E, odcinek e, e, niezwykle szybki, taki hulaj dusza, bym powiedział. E, bardzo bezpieczny jednocześnie, dlatego, że znajdujący się Odcinek absolutnie po równym, po równym terenie, tak, tak. E, znajdujący się w absolutnie otwartym terenie i niez, o, niezwykle szerokim asfalcie. Czyli... Mamy, mamy słuchaczkę, która potrafi chyba rozwiązać zagadkę. E, Słuchamy. Słuchamy, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, tylko proszę dać szansę, Andrzej założy słuchawki, żeby mógł panią usłyszeć. A możecie e, 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 Tak, tak, no nie, ale ty jesteś źli Słyszysz? Nie czy słyszę? Nie, no, nie. Słyszy, słyszymy się już? Tak, słyszymy się, proszę bardzo o, no. y Więc y, po góralsku jodła to jest jedlina albo jedla Czyli z jodli, czyli z jodły Drewniany kościół w zębie Tak jest Bardzo hmm. dobra odpowiedź, cieszymy się bardzo A proszę y, powiedzieć, pani mieszka y, na, na Podhalu czy tutaj, y, bliżej Krakowa? Krakowie. Krakowie To skąd ta wiedza? Tak, prawie pod, pod Radiem Kraku. No pięknie. Do no to rzeczywiście, witamy panią sąsiadkę w takim razie. Tak jest. Miło, że pani nie śpi i że pani nas słucha o tej porze. No, tak, tak się złożyło. No to cieszymy się bardzo. E, prosimy z nami zostać. Dziękujemy bardzo za ten telefon i rozwiązanie zagadki. Dlaczego kościół zjedli? Tak, dlaczego byli zjedli? Ja z drewna tak. jodłowego po tak. prostu. W zębie kościół zjedli. Marek, ja... Pan ja, 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 ja ja ma, ja Marku, no nie, nie gniewaj się. Ja rozumiem, że gdyby tego nie wiedział na przykład e, nasz przyjaciel Piotr Burdalski z Olsztyna. Ale Lub inni ludzie, proszę Wiesz, ja są takie to, różne, to. Są takie różne powiedzenia. Ja pamiętam, kiedyś jeden z zawodników przyjechał na, na metę OS-u i patrzył na koło i mówi tak, a to całe koło na Hasiok. I sobie co to jest? To są takie dziwne powiedzenie, takie dziwne gwarowe określenia. czym innym jest. No dobra, zostawmy. Jeszcze wracając do tego. Ale na Hasze dlatego, bo wcześniej uderzył w borsz. Tak. No, dokładnie. Wracając do tej jeszcze obłazowej, bo to sobie szybko sprawdziłem: ten buberak ma 30 tysięcy lat, a w tej jaskini znaleziono szczątki hieny jaskiniowej. Występowały na podchalu nosorożca włochatego, lwa jaskiniowego i renifera. Więc to no jest, jest rzeczywiście właśnie. wyjątkowe miejsce, polecam. Niepozorna górka, można no tam właśnie. wejść do tej jaski. A ja jeszcze no, jedno takie mam. Y, czekaj, pytanie. to teraz, Andrzej. A, bo... czekaj, no nie czekaj, ma, no, no. Czy wiesz, że jest taka szansa, że. Jakby jesteśmy przy skoczkach narciarskich, że wystartuje też skoczek narciarski. Po, jako pilot pojedzie, pojedzie. MLE, tak. pojedzie jeden ze skoczków narciarskich. Dzisiaj, dzisiaj Gosia Dybczyk tak. mówiła mi o tym, ale nie powiedziała, który. Ja A jak... Będziesz. No może Państwo odpowiedzą na pytanie, kto z Dobrze, 12 330 skoczków narciarskich tak. Pojedzie, tak. będzie otwierał skoczek, który bardzo często startował już na tym Rajdzie Żubrów. To nie, bo wszystko powiesz. Kierowca rajdowy i skoczek na ciaski. Kto to jest? I nie chodzi nam o Adama Małysza. Mówimy nie, od nie, razu. Nie, 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 nie. Tak, nie jest. nie, nie. Nową białą mamy zrobioną. E, e, czyli jeżeli, jeżeli ktoś e, powiedzmy tam e, no już e, e, poniesie go fantazja i nie zdemoluje silnika na tej, no, niezwykle szybka próba, ale, ale bezpieczna w związku z powyższym tam, no tam tak jak powiedziałem hulaj dusza, to później przejedzie dla uspokojenia nerwów tego wszystkiego na trzecią próbę, która odbywa się już nieco bliżej Nowego Targu. W zasadzie tam się do góry wyjeżdża e, we wsi Harklowa. To jest wieś położona na szosie pomiędzy Nowym Targiem w stronę Nowego Sącza na próbę, która nazywa się Knurów. I ta próba, muszę wam powiedzieć, ona w zasadzie jest niedostępna dla oglądających, dla kibiców, dlatego że tam nie można w żaden sposób z boku się dostać Ciasno do tego wszystkiego. Mm -hmm. tak. to, są, to, są, to, są, to są niezwykła droga. Ja, ja polecam wam też, jeżeli nie znacie, ja ją znam, ja znacie ją, e, niezwykła droga, która spełnia i absolutnie można porównać do, do naj, najbardziej znakomitych odcinków specjalnych z południa. Włoch czy Francji e, po prostu niezwykle kręta, zakręt w zakręt, zakręt w zakręt. Nie ma prostych praktycznie, ma. Hmm. przechodzi jedno w drugie, jedno w drugie. No, no, chciałoby się, żeby ten... Ja wiem, że były zakusy takie, nawet z Pawłem Owczyńskim rozmawiałem na ten temat, były zakusy na to, żeby na tej drodze też organizować jedną z rund, nie rajdów, ale samochodowych... E, wyścigów górskich? Wyścigów górskich, dokładnie tak. Natomiast problem polega na tym, że e, wymagałby ten odcinek niebywałych wręcz milionowych inwestycji. inwestycji. Na kogo mhm. nikogo stać, dlatego że wyścigi pod górę wiążą się z tym, że oni na całej trasie, tych swoich 4-5 kilometrów, ile tam mają tego wyścigu, oni muszą mieć te punkty obserwacyjne ustawione, gdzie oni się wzajemnie wszyscy widzą, prawda? A na tej drodze jej charakterystyka jest taka, że połowa tych punktów obserwacyjnych musiałaby na specjalnych podporach wisieć w powietrzu poza drogą, bo, 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 bo nie ma hmm. gdzie tego. Ten, Słuchajcie, no więc... bo tutaj już piszą na Facebooku. Oczywiście odpowiedzi, ale ja jeszcze się wstrzymam. 12:20, 333, może ktoś zadzwoni. Będziemy ciekawi. Chodzi oczywiście o tego skoczka narciarskiego, yy, który, który, yy, który wystartuje ja, w tym tak. radzie. Dobrze, teraz zróbmy kilka minut przerwy i wrócimy za chwilkę. Dobrze? Okay. Radio Strada Nocą. Ile? 11 minut do północy zostało. Słuchają Państwo Radia Kraków. Pytaliśmy, czy Państwo wiedzą, który to skoczek narciarski jest kierowcą rajdowym również i pojedzie w, w rajdzie Żubrów. No i mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy. Robert ze wspomnianej Nowej Białej. Dzwoni, więc... O! No. Dobrze mówiłem o tej jaskini, co? Nie, nie pokłamałem dokładnie, nic. Dokładnie, dokładnie. Ja mieszkam jakiś kilometr od jaskini, więc chyba wszystko się zgadza. Piękne miejsce. Panie Robercie, to który to? E, no kierowca. mam nadzieję, że jest to kierowca, ale chyba chodzi o Maćka kota. Oczywiście, no. że tak. Proszę mi powiedzieć, czy ma pan jutro wolny wieczór? I ma e... pan ochotę przyjechać do Krakowa do Centrum Kultury Japońskiej Manga? na, prez... na, którą, na którą godzinę? Na mi 18, powiedzieć? proszę pana, tam będzie prezentacja e, nowej Toyota Camry, pokazy laserowe, degustacja kuchni japońskiej. My też tam będziemy i będziemy rozmawiać o przyszłości motoryzacji, o jej historii. Kusząca Jeśli ma pan. Pod... Propo Kusząca propozycja, ale powiem szczerze, jadę z Sarajewa właśnie. Nie wiem, o której dojadę do domu. Sarajewa <grystanie>, to tak, kawał drogi. jest. Tak. To kawał drogi. Tak. To, tak. to co, re rezerwować panu bilet, czy, czy raczej nie? Ech, chyba raczej zrezygnuję, bo obawiam bo, bo, bo się, że mogę w nie zdążyć. Zakopanem. No. To... W zakopanem bardzo chętnie, W zakopanem bardzo chętnie. To może tydzień... się spóźnić. Spotkajmy się z zakopanem, zapraszamy do naszego studia i sobie porozmawiamy. My tam będziemy w piątek od 14 do 16. Super, super, to się zjawi. Dziękuję bardzo. Super, bardzo Panu dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję, i, I do usłyszenia, proszę z nami zostać oczywiście przy radiu. Oczywiście, jak najbardziej. Dziękuję. Dzięki. To co, wracamy do. Wiecie co, że zapomniałem co miałem powiedzieć? W każdym razie tutaj rzeczywiście <laughs> sporo. Nie dokończyłem trasy. Sporo, sporo jest w ogóle też odpowiedzi. W Poznańskiem powiedzą, że mają kastę z klatką, tak? Aha, a co to jest? No nie wiem. W każdym razie, w każdym razie pojawiają się też zdjęcia y, z, y, z OS-ów. Tutaj Adrian Walczak, model. No, sporo tego. Nie będziemy teraz tego czytać, będziemy wracać. I dużo odpowiedzi było też na Facebooku. Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli, czyli ten Knurów, ten Knurów, ten jest piękna. Tak, 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 dokładnie tak. To jest to, jest to. Później, później jest dość długa taka dojazdówka, to chyba po to, żeby ochłonąć po tym Knurowie, tak, tak, tak. Bo, bo trzeba zjechać tam przez te Ochotnice górne, dolne, to się tak długo, długo wieś w Polsce jedzie. Podobno, tak. Tak, tak, tak. Później tam zawrócić z powrotem no i w stronę Chorztyna i Niedzicy i tam jest ostatnia próba, która nazywa się Kluszkowce. Kluszkowce. Też na tej samej długości co wszystkie, czyli około dwóch kilometrów. Próba też w otwartym terenie, dobra do oglądania, troszeczkę w dół z ciasnym zakrętem w prawo na dole, później troszeczkę do góry i meta, ale w otwartym terenie tuż nad jeziorem czorsztyńskim. Piękny widok też Piękny tam jest. Piękny widok też, ale jeszcze widać Tatry oczywiście, I no, cały to, to czas to... azymut na Tatry, tak? I Pozdrow... cały czas azymut na Tatry. Jak się zgubisz, to jedz tam patrzysz tak, pozdrowienia... tam to mnie zobaczysz, który to Giewont, który tak. Kasprowy, ale to... gdybyś się zgubił, to jedziesz w kierunek Tatry, tak? Kierunek Tatry. I... Pozdrowienia tak. dla Andrzeja od Nikosa. Nikos, pozdrawiam cię. Nie widziałem cię tak strasznie długo, ale mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi. Pamiętam o naszych najlepszych czasach. No, no i proszę. tyle. Pozdrawiam Cię serdecznie. Nikos ma szansę Cię zobaczyć, bo przypominam, że nasze kamery w studiu są czynne, więc nie jestem zbyt wyjściowo ubrany, ale Nikos, no proszę cię, mniej tolerant I Państwo też Państwa też zapraszamy WWW Radio Kraków Oglądaj nas i tam mogą Państwo zobaczyć. Tutaj Adrian Walczak pisze, że model tego malucha by pasował na naszym stole. Bardzo Chętnie przyjmiemy. Jeśli ktoś ma takie modele, my po prostu wszystkie bierzemy. Eee, co my tu jeszcze mamy? No sporo tych wszystkich eee, pozdrowień. Eee, to jak z różnymi nazwami trytytek w różnych regionach Polski. Eee, podobno rzeczywiście, że mają różne nazwy. Ja, ja nie znam innych poza trytytką. Nie, Ja tylko posługuję się nazwą trytytka, innych mhm. nazw nie. No, opaska plastikowa. No. Tak. A. A to tak. dziwna nazwa, Wiesz, Ale to... jako warsztatowiec, tak? w środku tak, tak. tylko. Nie, nie, wszyscy używają nazwy Trytytka. Niektórzy twierdzą, że wynalazł to radziecki uczony Trytytkow, także ale ja ze czterech autorów w Polsce znam, którzy się przyznają do tej nazwy. Okej. Okay. Dobra. A wracając do, do rajdu Żubrów, no i tak wygląda trasa. Ta pętla cała, trasa ma łącznie, tych prób sportowych łącznie przez ten cały rajd odbędzie się, łącznie jest 20 kilometrów, niespełna 20 kilometrów, a trasy dojazdowe jest kilometrów blisko 280. Także tego jeżdżenia troszeczkę tam jest, powiedzmy w kółko. Tu byśmy apelowali też o rozsądnego spokój, bo spotkanie towarzyskim, spotkanie towarzyskim, ale emocje biorą górę, bardzo Często. Biorą, biorą wiem od Małgosi. E, nie chciała wszystkiego do końca powiedzieć. Ja rozumiem, to są też pewnego rodzaju tajemnice, ponieważ oficjalna lista zgłoszeń, e, a później lista startowa będą w tygodniu, ale wiem i mogę to przekazać, że. E, Dzi już dzisiaj jest ponad 80 zgłoszonych załóg do tego rajdu. Na pewno będzie i to zostało potwierdzone 40, 14, 14 razem załóg z zaprzyjaźnionego Automobil Klubu Brescia z Piękna tak, mhm. tak, tak. Będą. No i oczywiście... E wielkie sławy, które co roku startują w rajdach żubrów. No trudno mi wymienić tak, nazwiska, bo ja bym nie chciał, żeby tak. ktoś się poczuł, poczuł urażony, że go pominąłem, ale będą. Ci wszyscy, no, wystarczy spojrzeć na ubiegłoroczną listę startową i porównać z tą. Ale, ale jest druga sprawa równie ważna i bardzo ważna, ponieważ te cztery próby Będą organizowane według tradycji, tak jak to wymyślił pan Sobiesław, zasada 52 lata temu, czyli przez też byłych lub czynnych zawodników, bo to, by, to, to, to była impreza, jak gdyby robiona dla po zakończeniu sezonu zawodnicy robili ten raj żubrów w podziękowaniu dla działaczy, sędziów, żeby oni też mogli się przejechać, wystartować, porównać to wszystko. Ta idea jest w jakiś sposób kontynuowana. I tam też ci, którzy przyjadą i udadzą się, mogą spotkać naprawdę ważne postaci ze świata sportów motorowych. Jak choćby, no tu zostałem upoważnione, żeby o tym powiedzieć, przez, przez Małgosię, będzie mistrz świata w sportach samochodowych, czyli Maciej Baran będzie tak. robił jedną próbę, będzie On startował ludzi, jest. będzie obsługiwał tak. 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 E, jego brat Jarek, trzykrotny mistrz Europy, Też wielokrotny będzie. mistrz Polski będzie, ale już będzie jako wielka figura, tak. bo będzie w zespole sędziów sportowych. O. Więc będzie tak wiesz jeździł, groził palcem tak troszkę będzie, powiedzmy no. no. <laughs> zwracał uwagę. E, będzie Michał Kuśnierz, znany pilot. Tak, e, będzie chyba ekipa Roberta Hundli, o ile dobrze pamiętam. Tak. Będzie ekipa, i to jest nowość, będzie ekipa. Tutaj Rafał Cebula zadziałał bardzo mocno, bo Rafał, co prawda, będzie sam startował małym fiatem, podobnie tak. jak w roku ubiegłym. Natomiast będzie ekipa, no w szerokim pojęciu, będzie ekipa Skody, ponieważ będzie Mikołaj Marczyk, będzie. tak się dowiedziałem dzisiaj. Tak. Młody człowiek, <coughs> który robi no, szybką karierę, błyskotliwą karierę, ale będzie też startował, e, wypuszczał zawodników na ale odcinek to zawsze specjalny. Tak było, że... Więc... że y, pamiętam i był tam sam, pamiętam, b, 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 tygo, Też, też puszczał, ja to też te, tak, tak, myśmy tak. też przyjeżdżali. Tak. tak, tak, to było w tych czasach kiedy kiedy robiliśmy przez 10 lat wyniki na żywo. Mieliśmy taką tradycję, że później z tą całą ekipą, którą przez cały sezon robiliśmy wyniki na żywo, w uzgodnieniu właśnie z Pawłem Owczyńskim braliśmy do obsługi jeden odcinek tak. taki specjalnie na rajdzie Żubrów. Myśmy go w całości robili z punktem kontroli czasu ze startem i z metą. E, później jechaliśmy oczywiście tą całą naszą grupą dziesięcioosobową też do Zakopanego na ten bal, a później starałem się zawsze o to i mieliśmy na drugi dzień rano na niedzielę na e, godzinę tam dziesiątą, jedenastą kupione od razu bilety, żeby się nie denerwować i jeszcze jechaliśmy na Kasprowy Wierch. Na Poczekajcie, końcu. chwileczkę. Puszę tutaj, bo tam strasznie rozgorzała dyskusja o tych degustacjach i w ogóle jak powiedzieliśmy, dwie pierwsze osoby, które napiszą teraz na adres motomaupa.radiokrakow.pl lub przyślą SMS na numer 4080, mam dwa zaproszenia na jutro do Mangi, na 18.00 do rozdania, więc proszę, proszę napisać. Ci, którzy piszą SMS i którzy piszą maile, proszę imię, nazwisko i numer telefonu. Szczególnie ci, którzy, którzy piszą do nas SMS-y, żebyśmy wiedzieli komu, komu dajemy, żebyśmy mogli wpisać na listę. Więc czas, start, dobrze. A tutaj wracamy do rozmów. Bo tu jeszcze do ciebie jest mnóstwo maili, media, ja tu już nie ogarniam, po prostu siedzę i czytam, nic się nie odzywam, bo odpiszą do nas to może bardzo ja pójdę dobrze. do domu. No nie, dobrze, zostań. Ja będę czytał, potem ci opowiem. Dobrze. E Marku, o czym rozmawialiśmy? Bo mnie wybiłeś znowu. Ja, nie, znowu. ja, 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 ja wybiłem. wybiłem. Ja, ja wybiłem. A, o tych gwiazdach, które obsługują te tak, odcinki tak, specjalne. Tak, tak, tak. tak. Ja, ja, ja też nie pamiętam e, wszystkich, bo, bo, bo nie wziąłem ze sobą regulaminu, to jest tam napisane bardzo wyraźnie, ale też e, chciałbym e, jak gdyby oddać i wspomnieć tutaj, e, skoro Paweł nie chce tego zrobić, Owczyński, tak. chciałbym wspomnieć też o osobie, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo na tej trasie, czyli o Pawle Wójtowiczu. Tak. Za Automobil klubu krakowskiego, o, o osobie odpowiedzialnej za sędziów, którzy też tam jakieś b, 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 obsługi robią, czyli pani Ani Delorme. Tak. Dobrze mówię. Tak. Nie pamiętam pozostałych nazwisk. No, nie wziąłem regulaminu, no, mo, moja wina, ale, ale to są ci wszyscy ludzie, którzy to robią i którzy tą m, tradycję podtrzymują I, i ten pomysł pana sobie słowa zasady, co podkreślam doskonałe i rewelacyjne w dalszym ciągu starannie pielęgnują. E, jeżeli... Zbyszek Kotarba, pozdrowienia dla Andrzeja oraz redaktorów Radiostrady San Marino. Dobrze, to teraz krótka przerwa i wrócimy za chwilę. Radiostrada Strada Nocą. Trzy minuty po północy słuchają Państwo Radia Kraków. Przypominam, 12 20 03 333 to nasz numer telefonu, 40 80 to jest nasz numer sms-owy. No i jesteśmy też na Facebooku, na naszej stronie radiostradowej. Jest zdjęcie naszego gościa Andrzej Górski, którego jeszcze raz z przyjemnością witam i cieszę się, że jest dzisiaj razem z nami. No a to, co się dzieje pod tym wpisem, to ta, pod, pod tą informacją, że jesteś w studiu to naprawdę to żyje swoim życiem. Zdjęcia słuchacze wrzucają, pozdrowienia z różnych Stron świata. Świetnie, że jesteście. Cieszymy się. No, przepiękne, przepiękne wpisy. Oczywiście domagają się też słuchacze, anegdot, które będą. Postaramy się, żeby to też jeszcze dzisiaj w programie się zmieściło. Paweł Szczygieł pisze: Panie Andrzeju, liczę na autograf w moim albumie słynnych rajdowców. Bardzo proszę no tylko kiedy ich właśnie my będziemy w Zakopanem, będziemy więc, w Zakopanem, tak, jest, tak proszę, jest. proszę na przykład próbować w Zakopanem w czasie rajdu żubrów, a tutaj mocny Jarek pisze pani Andrzeju, kibice z dawnych e, także podtrzymują tradycję. Proszę spojrzeć, pozdrawiamy, prosimy o historię ze złotych lat. Będziemy do tego wszystkiego wracać, ale jeszcze skończmy wątek rajdu żubrów. E, 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 rajdu żubrów właśnie. E, no i ten rajd sobie tak pojedzie, e, ci startują, ci organizują, ci jadą, powiedzmy, puchary czekają. E, to wszystko tam się odbywa. Jeżeli chodzi o anegdoty, no. Tak, trudno mi coś na, w tej chwili na szybko, ale ja, ja, ja tylko zdradzę taką tajemnicę. Uzgodniłem to z Pawłem Owczyńskim, czyli dyrektorem tych zawodów. Ja, ja pojawię się w tym roku w roli, której nigdy nie pełniłem jeszcze w żadnej e, konkurencji sportu motorowego. E, wyprosiłem, bo to był mój pomysł. Ja chciałem to zrobić. Paweł się bardzo dziwił, ale zgodził się w końcu. Ja pojadę takim samochodem, który jedzie na końcu i ma szachownicę na drzwiach przyklejoną. To jest taki Zbieram samochód, wyniki. który jedzie na samym końcu jedzie po ostatnim uczestniku zawodniku i zbiera te wyniki te teczki z tymi wynikami powiedzmy gromadzi to gdzieś tam przekazuje po drodze i tak dalej ale ja, ja zdecydowałem się jechać tym samochodem też z innego względu, ponieważ taka jazda dostarcza też niebywałych e, takich emocji i doznań. No to jest samochód organizatora, więc on jedzie sobie spokojnie, sobie ogląda, ale on jedzie z tyłu i e, tak naprawdę ogląda te różne e, poparkowane zwłoki w rowach, powiedzmy. Tak nie no, to, nie, tak, nie. to No ja, ja żartuję oczywiście, ja w przenośni w tej chwili i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o anegdotę, to ja wiem, dlatego że ja kiedyś słyszałem od jednego z kolegów, który właśnie taką rolę pełnił, ja chciałem się przekonać o tym wszystkim, bo on powiedział, że to są bardzo ciekawe doznania w sytuacji, kiedy tam, oczywiście, na tych żubrach też startują samochody drogie z górnej półki, powiedzmy, i tak dalej. Nie zawsze umiejętności pozwalają na to, żeby ten samochód utrzymał się na drodze. On czasami wpada do rowu, czasami nawet dachuje jakoś, powiedzmy, i tak dalej, ale nadjeżdża drugi i wpada na niego i leżą dwa, Jeden na dachu drugiego, prawda, i tak dalej. Wtedy, kiedy wpadnie trzeci, rozpalają gry. Nie, nie, no trzeci, trzeci nie <laughs> wpada. Natomiast są takie sytuacje, że jadą pary, małżeństwa, pary jadą w tych samochodach. I kiedy pierwszy e, wypadnie do rowu, dachuje, e, to on najczęściej stoi i rozpacza, a ona stoi z boku i mówi: A nie mówiłam. Czyli to jest, to jest jedno. <laughs> ale, ale na to wszystko <laughs> wpada ten drugi samochód. No i, i, i znowu wysiada ten kierowca i też rozpacza nad tym samochodem. Na co ona z kolei mówi: Ale w środku jest. Jest moja suknia na bal wieczorny, ratuj. <grym> ratuj. No tak. I to, to powiedzmy. To są ludzkie dramaty, z których państwo sobie nie zdają sprawy. Tego jadę tą szachownicą, bo ja to chcę po prostu. Te zobaczyć. suknie pozbierać Tak, tak właśnie, <grym> będzie zbierał te suknie. Tak, ale słuchajcie, jeżeli jesteśmy już o, w zakopanym i w czwartym już będziemy, będziemy robić nocny program, to należy przypomnieć, że poświęcimy dużo czasu, ale na pewno. Januszowi Kulikowi. Dlatego, że w czwartek wypadają jego urodziny. Jest to, no nie będę mówił o jego e, karierze sportowej Ta. bo rajdowej. To już wszystko mówiłeś, czy mówimy. Jeżeli mówimy o, o Rajdzie Żubrów, to Janusz pełnił tam też funkcję. Pamiętam, był komandorem sportowym. Tak, tak, tak. Zawsze pamiętam u nas w Timie było zebranie. E, i rozdzielą... odcinek robili, chyba, Ta, myśmy i odcinki robili. Myśmy... Tak jest. Jeżeli chodzi o anegdoty związane z, z Rajdem Żubrów, to... Było tak, że sponsor, którego tam pozyskał rajd żubrów, prosił o rozwieszenie, rozwieszenie tych banerów na, na trasie i na jednym z odcinków rozwiesiliśmy te banery. No i rajd się odbógł, no, trzeba było je pozbierać. Okazało się, że jakieś 10 tych banerów zginęły. No, no nie ma, no, ktoś pozabierał, no niemożliwe na co komu baner z takim napisem, nie będę mówił jakie tam napisy były, bo różne były. No i taki młody człowiek mówi, panowie, ale ja wiem, gdzie się te banery podziały. No, no jak to? No, ten gospodarz je pozbierał, tak tam to. Stały numer. Do, do, do niego, mówię, panie, no ale na co panu te banery? Pan, gdzie pan reklamował to? Mówię, nie, panie, będę na tym roślinki sobie hodował. Siano to się przykrywają, zrobił, różnie bywa. <grywa> tak, 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 Paweł Szczygieł pyta, yy, yy, mówi, że w sobotę będzie w Zakopanem pod hotelem, to już rozumiem, że jest próba umówienia się na przekazanie autografu. Tak. Yy, czy jakoś możemy powiedzieć mniej więcej, Szafownica kiedy szachownica jedzie na końcu, tak, więc przyjedzie po to Czekać, Potem, tak. Tuż za ostatnim zawodnikiem. Tak, tak, z napisem Radiostrada w rękach tak. i wtedy będzie wiadomo, że to jest nasz słuchacz i że tak. w pierwszej wystarczy, kolejności wystarczy, autograf... że podejdzie po prostu. No Tudy. wiesz, bo podejdzie wielu, więc A, tak. my swoich tutaj nie, nie, musimy. To tam preferować. większe, większe tam, tam. Ja tam jestem naprawdę puchem marnym przy tym towarzystwie, które tam się znajdzie. Jakoś tak o inne puchy nie pytają. <laughs> Dobrze. I, 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 I tak będzie właśnie mniej więcej w największym skrócie ten raj żubrów wyglądał. Ja rozumiem, że ja rozumiem, bo tutaj. W, w, w czasie, kiedy teraz był, był, była ta była przerwa muzyczna, e, na chwilę wytchnienia dla nas, e, tu rozmawialiśmy z Markiem. Ja oczywiście bardzo też pozdrawiam, ja o tym wiem. O, wiem o panu Jarku, o mocnym Jarku, który jeździ ładą, e, który kultywuje jakąś taką nasz branding z dawnych czasów, czyli branding mocnych. Ja o tym, ja o tym wiem. Ja to obserwuję z dużym takim zaangażowaniem i zainteresowaniem. Także pozdrawiam serdecznie, dziękuję za to. W imieniu Leszka też oczywiście, ale wiemy o tym. Jest, jest mi to znana sprawa i bardzo się cieszę z tego A powodu. Jakiś... A my, jeszcze tych, którzy nie widzieli, zapraszamy na stronę Radiostrady na Facebooku, bo to zdjęcie tam jest i można go zobaczyć. Mocny Jarek to zdjęcie wrzucił. 4080, przypominam, nasz numer sms więc czekamy na państwa, na państwa też pytania i uwagi. I 12 20 03 33 to numer telefonu. Jak mówimy o dziwnym obklejaniu samochodów, to my tu mamy swój ulubiony samochód, który jest troszkę połączeniem z swoimi startami, czyli to jest Fiat 126P obklejony w barwach Subaru. Tak, Jeździ taki nasz ulubiony Ta, zawodnik. Wojtek Kropek, nie wiem, czy widziałeś ten samochód. Prawie samochód. Subaru. Tak, Prawie tak. Subaru. To, to już on już od wielu lat, to już nie pierwszy raz, tak. to, to widziałem. Nieregularnie chyba jeździ. Tak nie, od jak czasu jak... do czasu jak on to odkrył, że jak jest pracownikiem nie piekarni piekarnictwa. Tak? tak. I chyba, o ile dobrze pamiętam, albo w Woli Filipowskiej, tak, albo gdzieś tutaj... w Woli Filipowskiej, tam. tam chyba Pozdrawiamy tam. Tak. go serdecznie, to nasz ulubiony zawodnik. To tutaj ostatnio jak opowiadał z rajdu rozbił Polski. Rozbił system to, po prostu. To On no, miał łzy w oczach. Jak patrzyliśmy na niego, jak jak łzy miał w oczach, bo nie skończył rajdu Polski, bo skończyć rajd Polski ja ten no to była, to, była to sztuka. Andrzeju, opowiedz coś o tym aucie. Bo... To, to Ale o tym konkretnie, który tutaj stoi, ten samochodzik. To nie jest taki zwykły samochodzik. O tym czerwonym, tak. Tak, tak on jeździ. Tak, to jest. To jest. W czasie, kiedy jeździłem z Leszkiem kuzajem, i to już były ostatnie 4 lata mojego jeżdżenia, one przypadły na jeżdżenie z Leszkiem, mieliśmy. W tych czterech latach znalazły się dwa samochody klasy WRC. To był ten czerwony samochód, to było Subaru, i później już była Toyota Corolla WRC. Tym samochodem jeździliśmy i mam takie bardzo ciepłe wspomnienia związane z tym samochodem, właśnie dlatego, że ten samochód na, na owe czasy on był tak odbierany, że ten branding, który na tym samochodzie Leszek wtedy wymyślił, był taki no na żywo, to trzeba było widzieć był niezwykle taki bojowy, taki mocny, taki, hmm. taki, taki, taki silny, ponieważ jeszcze mocnych nie było wtedy jako hmm. partnera na tym samochodzie. Leszek to dobrze wymyślił. Ten samochód no po prostu budził taką grozę i strach, jak się pokazywał na odcinku specjalnym. Był rajd Wisły, pamiętam, i najpoważniejszy wypadek, jaki, jaki miałem w swojej karierze, mieliśmy właśnie tym samochodem. Tym samochodem on uległ wtedy kompletnemu, całkowitemu zniszczeniu. To był, to był rajd Wisły. W 90 ósmym albo dziewiątym roku, nie, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, na pewno w którym z tych dwóch, e, jechaliśmy, to była runda Mistrzostw Polski, e, jechaliśmy i e, no, niezwykle nam się wszystko dobrze układało w tym samochodzie, wszystko pasowało. Leszek był w jakiejś no, no życiowej formie wtedy. Myśmy od pozostałych zawodników Szczołówki Mistrzostw Polski bardzo szybko się oderwali i znacząco, znacząco oddalili się czasowo odjechaliśmy po prostu. Na przerwach, gdzieś tam, czy w parku serwisowym, czy, czy gdzieś tam przed kolejnymi startami, pod chuj, podchodzili kibice, tacy, tacy rozentuzjazmowani i tak dalej, ale oni nie ukrywali, bo oni stojąc na poboczu, i oni podchodzili, mówili, co, 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 co wprowadzało. Leszka, ale mnie też takie zdziwienie o co im chodzi, bo oni, oni pytali wprost: Czy wyście postanowili się dzisiaj zabić w tym samochodzie? A, a, bo bo tak, to, tak to groźnie wyglądało z zewnątrz, po prostu. Natomiast my w samochodzie, no wszystko nam tak perfekcyjnie wychodziło, że nie czuliśmy, no, grama niebezpieczeństwa. No wszystko się udawało, to jechało tam, gdzie chcieliśmy. To kosmos, po prostu. I ee, był start do jednego. To był chyba przedostatni lub ostatni odcinek tego dnia, bo to był pierwszy dzień lajdowisły. Tak jak mówię, mieliśmy olbrzymią przewagę e, nad Januszem, nad Krzysztofem. No, tak nam wychodziło. No. Mieliśmy po prostu taki dzień wtedy i tak dalej. I e, pamiętam też wtedy. Że Leszek już wsiadaliśmy do samochodu, bo trzeba było wystartować do tej przedostatniej czy ostatniej próby, nie pamiętam. To się nazywała ta próba, to był odcinek Rajdu Wisły, nazywała się próba Babilon. Pamiętam mm -hmm. to teraz, mm -hmm. pamiętam. On tak bliżej tutaj, to nie było w górach, tylko tu bardziej na płaskim terenie, e, okolice Cieszyna, powiedzmy tu zamarski, Goleszów. i Zamarski chyba było, to, gdzieś tam koło no, no, chyba, tak, tak. No nie, Marek, tak. nie, nie potrafię tego dokładnie zlokalizować. W tak. tym chwili, gdybym spojrzał na mapę, to wskazał, ale tych nazw tak. jakoś nie pamiętam tam specjalnie i tak dalej. I wsiadaliśmy do tego samochodu i Leszek powiedział tak, co mu się nie zdarzało w zasadzie nigdy, ale powiedział tak, słuchaj. Chyba trochę odpuścimy, bo zmęczony już jestem. Ja mówię dobrze, bo ja, prawdę powiedziawszy, też była tak silna koncentracja i tak dalej, a mieliśmy taki zapas czasu, że mogliśmy naprawdę mocno zwolnić i tak dalej. A ruszyliśmy, wystartowaliśmy tym samochodem, jechaliśmy sobie. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, e, i trudno to było chyba wyczuć, powiedzmy, i tak dalej, że e, z jednego z tylnych kół delikatnie, naprawdę niezwykle delikatnie i wolno zaczęło nam schodzić powietrze. powietrze. I był odcinek e, prostej, e, na której długiej, długiej prostej, gdzie samochód bardzo szybko jechał, on się mocno rozpędził, na której był. Nawet trudno to nazwać łukiem delikatnym, prawie niezauważalnym, takim no załamaniem drogi, powiedzmy i tak dalej. I to było oczywiście przedaktywane jako tam jakiś łuk pełny, szóstkowy, nie wiadomo jaki, nieistotny w ogóle dla gry, ale nie wiedzieliśmy, że, tego, że to powietrze Powiem, schodzi. I to auto tak zareagowało na tym łuku, że to auto na tym łuku nagle zaczęło gwałtownie uślizgiwać się tyłem po prostu i tak dalej. Leszek zdziwiony, zaskoczony tym wszystkim, ja też prawdopodziewczy, ale jak się siedzi w samochodzie rajdowym, to się widzi, że auto zaczyna uciekać bokiem, więc jednocześnie ty widzisz wektorową, wypadkową w co uderzysz. A to było w polu e, e, po asfalcie, z jednej strony była jakaś tam nieistotna skarpa, nie, niewielka, ale było pole, zaorane pole, już po zbiorach, jakieś pole po horyzont, po powiedzmy. I, I Ale w tym miejscu stał trójkątny, betonowy słup trakcji elektrycznej. I myśmy od razu widzieli, że po prostu uderzymy w ten słup. W związku z powyższym leszek, żeby zniwelować ten poślizg, gwałtownie odbił kierownicą w prawo, pamiętam, czyli do tego pola. Ja, ja nawet specjalnie się nie zapadłem w tym samochodzie, bo byłem przekonany, że po prostu wjedziemy na to pole, ale z tego pola tym samym tempem prawie wyjedziemy i wrócimy na tą drogę, bo to było tak nieistotne, tak nie tak. Natomiast nie przewidzieliśmy tego, że pomiędzy tym polem a asfaltem, na którym jechaliśmy, ta trawa, która była, powiedzmy szerokości, no, niespełna metra, to, to nie była trawa, bo trawka, tylko tam był ponad półmetrowy rów. Uuu, no tak, tak. ale ta trawa tak wysoko urosła, była równo mhm. z asfaltem, czego nie widzieliśmy. No i ten samochód tam wpadł, ten, niestety, ten piękny samochód w pięknych barwach. Tam wpadł. Ten samochód zaczął koziołkować, rolować. Tam nam później ludzie opowiadali, że samochód sześć razy się dachem odbił, powiedzmy, i tak dalej. Został kompletnie zniszczony. Został kompletnie zniszczony ten samochód, wylądował na dachu, na zgniecionym dachu, powiedzmy, i tak dalej. Myśmy się z tego auta jakoś wydostali na zewnątrz. No i zaczęły się, zaczęły się kłopoty, jakieś takie przygody, bo tak, prawie nikogo nie było, ludzie byli bardzo daleko, bo ludzie byli na zakręcie bardzo daleko, ale to było 200, 300, 400 metrów powiedzmy i tak dalej. Ja kątem oka widziałem, tak, to mi przypominało takie, takie radzieckie firmy, jak front naciera powiedzmy i tak dalej, jak po tym zamianym polu dziesiątki czy setki, bo wtedy tylu było kibiców tak. na rajdach. Jak biegną ci ludzie, ale oni są tak daleko, że jeszcze nim do mnie dobiegną, to, to, to nie wiadomo, co będzie. Ja, mm, ja w międzyczasie Leszek e, tracił przytomność. Ja e, wracałem jak gdyby do drogi. E, tutaj z tym się wiąże też taka historia, i ja nie chcę do tego wracać, dlatego że e, trzy. 3, chyba, czy cztery, nie pamiętam już dokładnie, samochody po naszym wypadku nie zatrzymały się przy nas, pomimo, że ja je zatrzymywałem. Oni widzieli, że leży rozbity samochód, ale, ale nie zatrzymywali się. Natomiast pamiętam, kto się zatrzymał. Zatrzymał się zatrzymał się bardzo znany zawodnik ówczesny Wiesław Stec. Tak, zatrzymał się, tak. tak, on się zatrzymał. Jechał chyba z z, e, z Maciejem Maciejewskim, no, z Jeleniej Góry tak. wtedy. Tak, i oni się zapytali, co potrzebujesz, co się dzieje, i tak dalej. Ja poprosiłem, żeby natychmiast jechali do pierwszego punktu SOS-u, czy na metę, gdzie tam mieli bliżej i wzywali karetki, i tak dalej, ponieważ mamy ciężki wypadek. W międzyczasie jakaś pani e, wołała mnie z, te, z tego pola, że proszę pana, ale pański kolega zemdlał, powiedzmy, no to, to dantejskie sceny tam mhm. się działy, powiedzmy. Ja, ja do tego wszystkiego jeszcze e, kursuję. Między, między tym rozbitym samochodem leżącym tam leszkiem, a, a tą szosą, powiedzmy, e, zorientowałem się nagle, że nie mam obrazu w prawym oku. Ja, 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 ja w ogóle nie, nie wiedziałem o co chodzi, ale, ale też w tym szoku powypadkowym, po tym wszystkim, co się działo, jakoś tak chodziłem i mówię: Tak, prawe oko nie widzę na prawe oko, lewym widzę dobrze, ale to nie jest istotne. Naprawi się to jakoś kiedyś przy okazji, powiedzmy. To, to tak, jakby na zasadzie, że mhm. wpadę do Marka, trzynastkę płaską tak. weźmie i mi to oko reguluje. Powiedzmy. No bo to. E, e, to ten, okazało się, że wypadek był tak silny, znaczy przeciążenia były tak olbrzymie, że ja, pomimo, że miałem oczywiście kaskę na głowie, z tak niezwykłą siłą uderzyłem kaskiem głowy w klatkę bezpieczeństwa w rurę, że nastąpił jakiś chwilowy ucisk na nerw oczny i ciśnienie spadło w gałce ocznej i ja przez kilka godzin nie, nie miałem obrazu w prawym oku. No, no niebywał. Nie naprawił. Samo tego. wróciło, tak? Ja, ja wiem, że byś mi tego nie naprawił, ale wtedy byłem przekonany, tak. że, że jakoś to się naprawi po prostu. No, nie zajmowałem się tym, bo tam krzyczeli, tak. że, 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 że on zemdlał mi... powiedzmy tak. i tak dalej. No zemdlał, no to, no, to co, co miałem? Jedyne, co zrobiłem, to jakąś maskę starą znaleźć znaczy starą maskę, która odpadła z tego samochodu, a że jeszcze słońce świeciło, mocno operowało, to tą maskę w tym polu wbiłem mu za głową, żeby mu cienia trochę zrobić, powiedzmy. I nie, ale to ładne jest, nie? Bo to jest takie. Nie, to widzieliście no, tak. to... anegdoty, no to tak. macie ale no, wiesz, to, to nie, jest no, takie. No, cudowne, no. Pokazuje to taką ludzką empatię, to, że no, nie mogę nic zrobić, to chociaż cień mu zrobię, tak? No, to, jest, to jest naprawdę piękne i to braterstwo w rajdówce, które się wiąże, to jest, to jest coś naprawdę niebywałego, to, że wy, że, że, że wy potem tak, jesteście no, jeden za później, później przyjechały, później już zaczęły przyjeżdżać te wszystkie służby, przyjeżdżać karetki, powiedzmy, i tak dalej. Już na tym zaczęli lokować do tych karetek, zabierać. E, no i tak się skończyło. I tak się skończyła historia tego pięknego samochodu. E, I później już była Corolla WRC. E, nie, A ja wiem byś nam jeszcze opowiedział o, o tym samochodzie i o rajdzie w Krakowie. Marek, Marek, ale pastwisz się nade mną. Nie wiem, bo bo na do... początku ci powiedziałem, że Grzegorz Śmielecki potrafi cię uciszyć rozumiem, No dobrze, opowiem w każdym razie... Tutaj pani Inka mówi, że może zagrajmy coś, tak? No, no ja może zróbmy przerwę, Andrzej złapałem. Zamęczysz, więcej nie będzie chciał do nas przyjść. To zróbmy przerwę. Dziękuję Pani Inko za przypomnienie. Radiostrada Nocą. 25 minut po północy. Słuchają Państwo Radia Kraków. Radiostrada Nocą. Zdjęć przybywa na naszej stronie. Głos parafi tutaj dorzucił kolejne. Dziękujemy bardzo. Piękne, piękne zdjęcia z rajdu. Także proszę sobie też obejrzeć. Zachęcamy Was do tego. No i przypominam, że cały czas można do nas pisać na numer 4080. Marek. No, rozmawialiśmy, no ja sprowokowałem Bergę. Prowo ja go prowokowałem. Zawieszony. Znaczy, no, proszę to, tego źle nie odbierać. Pomimo tego, że przez wiele lat yy, pracowaliśmy w takich zespołach konkurencyjnych, to pomimo tego, to ja. Andrzeja bardzo cenię i zawsze go cenię. Zawsze Ale Pracować w konkurencji zawsze... nie znaczy, że konkurencji się nie, nie. nie ceni. No nie o to chodzi. Czasem ale się ceni z... bardziej z... nawet niż własne osiągnięcia. Z... Zawsze, zawsze przychodziłem do Andrzeja na radzie. widzisz, wychowałeś sobie żmiję na własnej piersi, to no teraz się męcz. tak? Ale... I to był. ja, ja uważam, teraz o Janu Kuli. Że ja mówię o Ja tak, już teraz był... się wszystko pomieszało. Że nie, że nic się nie pomieszało. Nic się nie pomieszało, bo yy, są ludzie, których. Którzy, którzy wkład w sport rajdowy mają ol, ol, Wiesz olbrzymi, Jak to się nazywa? To szacunek i uznanie. To, to jest szacunek i uznanie. To jest coś, coś, czego się tego... nie ma z dnia na dzień, bo to... można z dnia na dzień kogoś polubić, ale szacunek i uznanie to jest coś, co długo się zdobywa i jest najcenniejsze moim zdaniem. Ja, ja, jeżeli zadaję jakieś pytanie, to meritum, nie... Meritum, Mareczku, no, meritum. Meritum Nie ma meritum, wiesz, to jest po prostu wypowiedź. Marek jest zwolennikiem wolnych wypowiedzi. Tak, on tak, po prostu... Mam takiego nauczyciela, ja wiesz... No to nie, mi, wyszło, nie wyszło mi tym razem, przepraszam. O rajdzie krakowskim, bo to też O rajdzie parafii. krakowskim związanym z tym konkretnie z samochodem. Tak, z tym samochodem, tak. Ech, Chyba, że nie chcesz, to nie ma. No, czy, czy, no, nie, nie mam nic do ukrycia, tak ale przecież to akurat to zdarzenie miało taką widownię, że to mierzyć należy w setkach tysięcy ludzi po Żeby prostu. Widzieli. Bo, bo wtedy na błoniach było ile było Marek? Między 250 a 300 tysięcy na 300, tysięcy lub... 300 Na samych między... błoniach w tak. Krakowie, tak, w jednym tak. miejscu było blisko 300 tak, tysięcy widzów. Bizów. To, to słuchajcie organizatorzy w tej chwili, no, wszystkich konkurencji zawodów motorsportu w Polsce i sportu samochodowego. Błonia, jedno miejsce, 300 tysięcy widzów. Ja, to nie są tak odległe czasy, bo to było... 97 rok. Tak, tak 20 lat temu, 21 lat temu. A, no rajd krakowski, słynny prolog na Błoniach ta część miasta w ogóle wycięta, całkowicie odcięta od życia, e, powiedzmy i tak dalej. Ilość ludzi, która zaskoczyła absolutnie wszystkich, wszystkich. powiedzmy. E, rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem do studia, wspominaliśmy obawy ówczesnych dowódców, policji, komendantów, ja. czy, czy w ogóle tego nie przerwać, nie tak. rozgonić, bo nie wiadomo, co tu się może stać za chwilę. Weź 300 tysięcy kibiców. No więc o, Jak wywołać wojnę A to światową. Oni by chyba jak rozgonili Ewo, słynne. to. Słynne. Ci kibice, jak gdyby się dowiedzieli, że to odwołane, to by rozgonili właśnie Wszystko. rozganiaczy, powiedzmy i tak dalej. No nieważne. W każdym bądź razie e, duże nastawienie e, bojowe, a park serwisowy wtedy, dlatego m, prologu pamiętam dokładnie, był zorganizowany na placach, na których dzisiaj jest e, Makro Cash i IKEA w Krakowie, tam przy Opolskim. Tam był wtedy park serwisowy, tam były puste place, nie było jeszcze tych budynków wtedy i tak dalej. Po tym, po tym e, prologu na tych Błoniach, na Stadionie Wisły i Błoniach należało Dojechać do parku serwisowego tam, właśnie. Celowo mówię park serwisowy, ponieważ taka jest poprawna nazwa, bo, bo, bo tutaj jest. Marek, zwracaj uwagę, proszę cię, jak przychodzą chłopcy, szczególnie młodzi zawodnicy, bo oni cały jest mówią strefa serwisowa. Strefa serwisowa. Nie, strefa, strefa to jest strefa zmiany opon, strefa tankowania to są strefy, a park serwisowy to jest park serwisowy. No, Przecież jest wieś. to inaczej jak to było dawniej. Inaczej jest teraz. Ale no nie nie, od wielu tak, lat jest tak. park serwisowy. Jak pojedziesz tak. gdzieś za granicę i tak dalej, to tam się wszyscy posługują nazwą e, serwis park po tak. prostu i tak dalej. Był ten prolog na tych błoniach. Wystartowaliśmy z leszkiem. Najpierw trzeba było przejechać no, bardzo pokręcony taki odcinek specjalny, taka próba w zasadzie wyznaczona. Zaczynała się najpierw na obiektach Wisły, na stadionie Wisły. Eee... Wcześniej na ulicy Piastowskiej. Wcześniej jeszcze na ulicy. Nie wiem, czy Piastowski. między akademikami. Tak tak, 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 między akademikami, dokładnie tak. Później na stadion, tak, a później ze stadionu na ulicę 3 maja. Tak. No i tam trzeba do pętli było tramwajowej pojechać, tam na pętli zawrócić jeszcze i przed mostem na Rudawie. Rudawę, nie, nie, na moście. Aha, przez, przez Rudawę i dopiero na, na Fosza się kończyło. Tak, tak, jakoś tak to było. E, ten wyjazd po stadionie Wisły na Błonia na tą ulicę 3 Maja, no tak nie do końca nam się udał. Przy tej ilości Marek, wizy... proszę cię, Marek. Ale ja bym wolał, żeby on to opowiadał. Ma Marek, ja nie, 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 nie. Marek, bo pójdziesz do kąta. W każdym bądź razie no, no, było ciut za szybko. No, no pewnie tak, tak się stało. No ale to. to wiadomo, nie dlatego, żeby no, emocje, ktoś no, ten, i nie tak dalej. No, no po prostu. Le, Le, Leszek to był za kierownicą wojownik po prostu i każda sekunda się liczyła dla niego, powiedzmy i tak dziesiąta część sekundy, e, no ciut za szybko może wyjechał e, z tego, z tej bramy tego stadionu Wisły i auto oparło się, uderzyło dwoma lewymi kołami o krawężnik e, przy, przy jezdni, przy I ulicy. to jest na zdjęciu, które Państwo nadeszło. Tak listach, i te dwie, te dwie felgi boku. po prostu odpadły. Zostały, no co się śmiejesz, no odpadły. Ja, on się śmieje, bo on był wtedy... No właśnie no, wiem no, to jest, się nie fair, no, to jest nie fair, to jest nie Marek, zachowuj się. Teraz ci, ale popatrz jaki szczęśliwy jest. No. No, nie, ale to Milało szuja, 21 szuja nie? lat. Ale 21 lat, a on się no, dalej no, cieszy. No, no. Nieładnie Marek, nieładnie. No. To jest nasz gość, ty się masz zachowywać, jesteś teraz radio. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie odpadły, odpadły obręcze kół razem z oponami. Zostały tylko te szczątki tych krzyży, tych, tych gwiazd powiedzmy tak, tak. i tak dalej. I myśmy na tych krzyżach, to auto w ogóle nie chciało jechać, nie chciało się prowadzić, jechało tam, gdzie samo chciało, żadne kontry, hamowania, nic nie pomagało i tak dalej. Ale udało nam się, ci ci ludzie wybiegali, bo usłyszeli ten huk, to auto nagle zwolniło, więc ci ludzie wbiegali jak w Portugalii. na odcinek. Odcinkach specjalnych biegali na drogę przed ten samochód, uciekali przed tym samochodem. No, jakieś dantejskie sceny tam siedziały. Jest film z tego. Sam go widziałem niedawno w internecie, nawet nie wiedziałem, że ktoś to nagrał. Jest. Ale nie, było nagrane, ponieważ... Ta, aha, dodajmy jeszcze, że transmisję bezpośrednią z tego całego wydarzenia wtedy prowadziła Telewizja Polska Program Pierwszy. I my. Wisła. Pamiętasz? Czy Telewizja że Wisła. Tak, była taka możliwa. Telewizja Wisła. Była, była, była. To I pamiętam. My, I my, i my też. Tak, ale i... tu wam przeczytam y, SMS od słuchacza. Jeden z członków y, y, pamięta, jak po kilku zakrętach od urwania kół wypadł klocek hamulcowy. Jeden z kibiców oczywiście od razu sięgnął po trofeum. Było gorące. Zadymiło się, ale nie puścił. <laughs> Tak, I tak. to jest to jest ten klocek mógł to, mieć to jest Kilkuset stopni. Więc <średencji> to e, e. I dojechaliśmy do mety, udało mi się podać kartę drogową, powiedzmy i tak dalej. ale problem się pojawił, bo ci, którzy i startowali wtedy lub ci, którzy na dzisiaj mieszkają e, lub znają kraków, wiedzą o tym, że no, z tego miejsca, aż tam, gdzie był wyznaczony park serwisowy jest kawał drogi, a my nie mamy dwóch kół. I tak tłukliśmy przez mm -hmm. cały Kraków. I tak tłukliśmy po prostu na tych obręczach. To, to, to jest niezapomniane. Tak tłukliśmy, to, że się nie denerwując, się, denerwując się jednocześnie, czy, czy, czy nie ucierpi jakaś inna część samochodu, samochodzie, która spowoduje, że my po prostu zostaniemy na tej drodze. Czy coś się nie rozpadnie innego. Jakiś most, jakiś środkowy dyferencjał, coś w przednim zawieszeniu. No nieważne. Udało się, dojechaliśmy. Tam zostało to naprawione i już wystartowaliśmy później dalej. Właśnie Adrian Walczak pyta, czy nie ma przypadkiem onboardu z tego przejazdu. Czy nie ma? Czy nie ma onboardu z tego przejazdu? Wtedy, nie, 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 nie. Wtedy polityka onboardów też była taka, myśmy już miewali on boardy, ale, ale wierzcie mi e, państwo, że to były takie onboardy, nie uwierzycie w to myśmy w, wtedy nie było tak profesjonalnego sprzętu, jaki był dzisiaj. Że myśmy wozili normalne, duże kamery ze sobą i magnetowidy owinięte w koce e, za tylnym siedzeniem, żeby one e, coś tam były w stanie nagrać. Tak to było. Tak, no wtedy kamera ważyła nie wiadomo ile i była jaka wielka. Dzisiaj mamy GoPro i właściwie ża żaden onboard nie, nie stanowi problemu. Dokładnie wtedy tak. było zupełnie inaczej. Ale zobacz, widzisz, jednak przynoszą skutki. O. Takie przywoływania do porządku. Już się no nie tak. śmiejesz. No bo jak temat, nie, no temat, ja nie śmieję, jak temat naszego się... nieszczęścia wyczerpaliśmy, no to Gdy. przestał się śmiać od razu. Ja znowu zaczął. <laughs> <laughs> Dziękujemy za wszystkie zdjęcia, które państwo przesyłają. Super, że, że, że tak jest, że można to oglądać. Są zdjęcia właśnie z tego, z tego przejazdu. No nie, 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 niesłychane rzeczy, że państwo to wszystko tak pamiętają, że to wszystko do dzisiaj żyje. Tu jest jeszcze pytanie, a nie ma... Elmot w 2001 zapewne też zapadł w pamięć. To jest pytanie o Wojokonika. A, Elmot 2001, e, ale naprawdę nie pamiętam. E, Chyba nic takiego się nie wydarzyło. Chyba, że to chodziło o ten Elmot, który był taki zaskakujący o tyle, że to była runda już niby wiosenna, a jeździliśmy chyba tak trochę po śniegu. Pamiętasz, że był taki było, Elmot, było taki, który był taki, tak. taki prawie zimowy, a u góry tam na szczytach, na Przełęczy Walimskiej, na Sokolcu był śnieg normalny. Były takie. To był chyba tak. o to chodzi. Tak, mhm. tak, pamiętam to. to. Ale chcę też powiedzieć od razu, dla tych wszystkich, którzy tym się interesują, i ten, że. To, to, szanowni państwo, to naprawdę nie jest przyjemne. No. To nie jest fajne. Jak w aucie rajdowym, oponach typu slick, czyli stricte wyścigowych, czy nawet deszczowych, wjedzie się na śnieg. To, 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 to nie są miłe odczucia żadne. To, to nic fajnego nie Albo jest. Albo jak też zaczyna padać. Nagle slick i się jedzie <kłysy> po deszczu. Albo jak też zaczyna padać. Tak, dokładnie tak. Znaczy, my, my, my tutaj ja, ja tylko oderwę się i powiem, że. że <kłysy> bo Marek mi tu podpowiada cały czas, w czasie, kiedy są przerwy muzyczne. <kłysy> i opowiada mi, kto pisze, kto co mówi i tak dalej. Ja, ja chciałem bardzo. E, Podziękować za zainteresowanie i pozdrowić wszystkich. My, my głównie mówiliśmy tutaj dzisiaj o Rajdzie Żubrów, o tym, co będzie, jak on będzie wyglądał, i tak dalej. Aczkolwiek mam świadomość tego, że, że część ludzi jest właśnie w San Marino na Rajdzie to Legend, też do nas powiedzmy, i tak dalej. Inna całkowicie część, może nie z Rajdów, ale z wyścigów, jest obok, tuż obok, w Gubio we Włoszech, na e, równie dużej imprezie, czyli wyścigach pod górę, też takich legendarnych. Troszeczkę mm -hmm. to jest cykliczna impreza, co dwa lata organizujemy. Wiem o tym, bo mnie Marek podpowiada, że Waldek, słynny Waldemar, też w Walimiu robi jakąś imprezę. No tak. Każdy gdzieś ma swoją imprezę każdy Ale żyje. zauważcie, że zaczyna się coś dziać, jakby, że tych imprez jest trochę więcej. Trochę więcej tych młodych ludzi się garnie, z czego my się niezmiernie cieszymy, mhm. bo to jest fantastyczne, że tacy ta, ta, jak Tomek Zbroja, na przykład młody, utalentowany, tak. że znalazł mecenasa, który go. Przyjął pod swoje skrzydła i że to się zaczyna dziać. Że, że być może ja cały czas w to wierzę, że jest szansa na to, żeby zbudować, może nie tak jak było wtedy, trochę inaczej, ale, ale żeby zbudować znowu potęgę polskich rajdów samochodowych. To, to o czym wszyscy pamiętamy, którzy, którzy żyli w latach 90., te, te, te dyskusje, rozmowy, rajdy samochodowe były naprawdę ważną częścią wszystkich młodych ludzi. Wszyscy pewnie byśmy sobie tego życzyli, i należy trzymać kciuki, żeby tak było i żeby spełniło się to, o czym Marcin mówisz. Czy uda się to zrobić, trudno nam powiedzieć. Ale my sobie powiem w zasadzie 52 lata temu udało się wymyślić coś, co mhm. funkcjonuje do dzisiaj, więc może też nastąpić jakiś przełom w pozostałych powiedzmy. Konkurencjach. No to dobrze, to teraz znowu przerwa Marek, tutaj poczytaj, poopowiada podczas przerwy i wrócimy za kilka minut. Radio Strada Nocą. Oj, czas to bardzo szybko dzisiaj biegnie. 20 minut już tylko zostało do godziny pierwszej. Radiostrada Nocą, gość specjalny. Rozmawia się po prostu no cudownie. No chciałbym, żebyś, żebyś Andrzej częściej u nas był, bo Andrzej Górski jest dzisiaj naszym gościem. Dobrze, ale takie. Dajmy szansę innym. Dobrze, ale to jeszcze na koniec, takie, takie będziemy mieli podsumowanie tego programu. Rozmawialiśmy o tym o różnych. Tutaj Państwo proszą, anegdoty o różne opowieści. To jest dowód na to, jak to bardzo w ludziach żyje, jak bardzo lubią słuchać takich opowieści. Zwłaszcza kogoś takiego jak ty z pierwszych stron gazet, człowieka, który, który rzeczywiście tworzył tą legendę polskich rajdów powojennych, bo, no bo to taka jest prawda, bo o czym innym byłoby przed wojną, ale to, co wy robiliście w latach 90. to jest niesłychane i to, to myślę, że to na długo e, zostanie. Marek cię chciał zapytać tak o... o. jakiś fajny rajd? Bo to tych rajdów. Yy, Taki, który doszło. szczególnie odkrycił w pamięci. Ja proponuję rajd Hajkadiki. Hej, hej, halki. -diki. halki diki. Elpa Halki. Diki. <laughs> diki, tak. A, stół z powyłamywanymi nogami Marką. <laughs> Pojechaliśmy, tak, pojechaliśmy kiedyś na taki rajd do Włoch z Leszkiem, też, też samochodem Subaru. Ten rajd, z tym rajdem wiąże się kilka historii. Jeżeli chcecie anegdoty, no to będzie o anegdotach w takim razie. Po pierwsze zaczęło się od tego, Leszek poleciał wcześniej do Grecji na Półwysep Halcydycki, ponieważ chciał odpocząć, poleciał tydzień wcześniej. Natomiast zespół techniczny, czyli mechanicy, ja, 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 ja nie, nie sięgam dobrze pamięciom, aż tak ja nie mam takiej pamięci jak Andrzej Lęczowski, który wszystko pamięta, ale wydaje mi się, że wtedy jednym z takich młodych, praktykujących e, mechaników w nas, nie jestem pewien, czy to, czy dobrze powiem, ale był syn Janusza Shirley chyba. Chyba z nami wtedy pojechał, ale, ale nie, 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 nie jestem pewien. Tak, tak mi coś w tej chwili się Jeżeli przypomniało. Jeżeli coś dodać, to. Prawdopodobnie na tym rajdzie był, był Wojtek Pishingie z nami, tak. to pamiętam, to. dokładnie tak. Szefem, szefem, takim koordynatorem całej naszej grupy był Jakub Mroczkowski, to, Kuba Mroczkowski, tak. którego pozdrawiam serdecznie, też wiele lat go nie widziałem. I Kuba tak to wszystko zorganizował, że on z mechanikami, z tymi busami, tym wszystkim przeprawiał się drogą lądową, później morską do tej Grecji, płynął. I tak to wszystko skoordynował, a ja miałem wsiąść do samolotu w Krakowie i gdzieś przez e, Sofię przylecieć do Salonik, powiedzmy i tak dalej i to było wszystko tak zgrane i dograne, że e, Kuba tak to zorganizował, że oni w tym czasie dobiją do brzegu, e, a ja wysiądę z tego samolotu, a oni w tym czasie będą przejeżdżać przez to lotnisko i mnie zabiorą, ponieważ Salonik do Półwyspu Halcydyckiego, tam gdzie była baza rajdu, było około 130-120 kilometrów, nie pamiętam. No ja przyleciałem tym samolotem, wychodzę przed ten terminal, nikogo nie ma, hmm. dzwonię, ale Kubie się doby jakoś pomyliły i tak dalej, bo Kuba wiedział też, że w tym dniu jakimś mamy odebrać z terminalu lotniczego. No i wyszedł na pokład z kajuty, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No i pyta tam jakiegoś marynarza z obsługi tego promu, kiedy dobijamy. A on mówi: Jutro wieczorem. Mm. Kubie się pomyliły dni po prostu. <laughs> powiedzmy i tak dalej. I w momencie, kiedy ja wylądowałem w tych salonikach, oni jeszcze byli na środku morza. Więc, więc nie miał mnie kto odebrać. Ja, ja nie bardzo miałem wtedy e, jakieś narzędzia, żeby coś pozałatwiać tam na miejscu. Musiałem się dostać e, tam e, na ten półwysep halcydycki No więc... No co, co miałem zrobić? Nie miałem wyjścia. E, stał rząd pięknych taksówek, nowych Mercedesów. Siadłem do taksówki i zadysponowałem sobie jazdę na ten półwysep Halcydycki. E, jechaliśmy tam sobie z tym greckim taksówkarzem, było miło i wesoło. Rozmawialiśmy sobie na tyle, na ile się byliśmy w stanie porozumieć. Ta taksówka podjeżdżała pod hotel, i, i pamiętam taka scena: ona jak z filmu się z, wtedy zebrała. Akurat z przewieszonym przez szyję ręcznikiem wyluzowany z plaży wracał Leszek. Wchodził do holu. A jak ja podjechałem tą taksówką, wysiadałem z tymi bagażami, on jest taki zdziwiony: dlaczego ja z taksówki? Ja mówię: tak, tak, salonik jadę tą taksówką. On mówi: jak salonik? Ja mówię: no, salonik, weź zapłać panu, bo. Tak. <laughs> Nie miałem tam wtedy ze sobą żadnych pieniędzy. No i to było to. W każdym bądź razie, i to był taki rajd w Grecji, to był raj szutrowy. Wtedy startował fabryczny zespół Skody. Z Kodą Oktawią startował. Pamiętam, taki był znany zawodnik, nazywał się Paweł Sibera. Był chyba, był, tak. tak. I jeszcze tam kilku było uznanych zawodników. No, i myśmy wystartowali. I tu chcę powiedzieć też o tym, że tutaj też czasami takie, takie regulaminowe rzeczy należy stosować, bo to dobrze działa. Mianowicie mieliśmy taką sytuację, że tak ustawiono listę startową, że jakiś zawodnik, który jechał przed nami, myśmy bez względu na to, jak długi był ten odcinek specjalny, czy dość długi, czy krótki, myśmy go bez przerwy doganiali i musieli za nim jechać, bo on nas nie przepuszczał, powiedzmy. I tak się męczyliśmy cały dzień. Leszek czuł, że może. Sobie Dobry wynik na tym rajdzie, na tej Elpie. E, natomiast no, ten zawodnik nas cały czas blokował. E, nie było innych możliwości i myśmy świadomie na drugi dzień rano, w momencie, kiedy mieliśmy podjechać, myśmy się celowo spóźnili na punkt kontroli czasu przy wyjeździe z parku serwisowego, żeby złapać karę, spóźnienie e, 10 czy 20 sekund. E, świadomie i celowe, ale. To się może wydawać dziwne, bo wszyscy się tną o sekundę i nagle no ktoś właśnie. decyduje się na karę w wysokości 20 sekund. Tylko efekt tego był taki, że my zamiast po tym gościu, no bo przez to mieliśmy słabe miejsce, więc znowu byliśmy za nim, powiedzmy i tak dalej, i teraz nie startowaliśmy po nim minutę, tylko startowaliśmy po nim dwie minuty. I nagle się okazało, że pomimo, że startowaliśmy po nim dwie minuty, to my go i tak. Dosłownie na linii mety lotnej doganiamy tego gościa cały czas. Natomiast zaczęliśmy się gwałtownie piąć w klasyfikacji generalnej, bo byliśmy na szóstym czy siódmym miejscu i po prostu po każdych dwóch, trzech odcinkach myśmy byli o dwa, dwa miejsca coraz wyżej. Aż wylądowaliśmy na miejscu trzecim, czy drugim, nawet na tym, e, w trakcie tego rajdu, więc ten, ten, te nasze awanse, te skokowe awanse, im, im nie, nie, działaczom nie przyszło do głowy w ogóle to, że my po prostu tak szybko jedziemy, tylko że my coś gdzieś no, w nieuczciwy sposób to robimy, powiedzmy. Ale nie, bo myśmy mieli pustą drogę i mogliśmy wreszcie jechać. E, więc e, przy każdej wizycie w parku serwisowym czekała na nas specjalna komisja, która na ile mogła brała próbki paliwa, sprawdzała ten samochód i tak dalej i tak dalej. Myśmy nawet przegonili tego Siberę w tej fabrycznej skodzie. Wyjechaliśmy na ostatnią pętlę. I ten samochód zaczął się psuć. Stracił moc. Nie wiem, tak się zachowywał, jakby jednego cylindra nie miał w ogóle. Powiedzmy, i tak dalej. Więc myśmy się tylko modlili, żeby, żeby on dojechał do, e, do mety. I skończyliśmy ten rajd chyba na czwartym miejscu. Ale też pamiętam, że z, tylko nie mogę sobie teraz przypomnieć, z jakiego powodu e, ale mam pamiątkę z tego rajdu, bo oprócz pamiątkowego pucharu za to czwarte miejsce na którego dostaliśmy, mm, ja nie pamiętam. To, co prawda, nie pierwszy raz się zdarzyło, ale na tym rajdzie dostaliśmy też nagrodę Fair Play. E, tylko w tej chwili, bo, bo zaskoczyliście mnie tymi anegdotami, Ja nie mogę sobie przypomnieć, jak powiedziałem, Lecytyna się kłania. Andrzej Lęczowski ma lepszą <noise> pamięć ode mnie. Nie wiem po prostu, nie wiem. Ale taki był raj. To był piękny rajd w greckich górach nad greckim morzem. Półwysep Halcydycki jest cudowny, piękny. Mało znany, bo tam mało ludzi jeździ na północ Grecji. Raczej wszyscy na południe tutaj, na te wyspy. Ale to też był jeden z udanych rajdów. Pamiętam tylko też takie zdarzenie i taką, taką scenę, to nawet Taka awantura była pod hotelem, bo chcieliśmy jechać na trening, na opisywanie trasy, i mieliśmy jakieś Mitsubishi, Pajero wynajęte czy coś takiego i, ale nasz koordynator ówczesny, czyli Kuba Mroczkowski wypatrzył, że gdzieś w pobliżu hotelu jakiś miejscowy Grek mieszka, biedny i tak dalej, i tak dalej i ma tam osiołki swoje i Kuba tam przychodził do niego, do tych osiołków jakoś tam dokarmiał te osiołki i tak dalej i ten Grek mu powiedział, że tam wysoko w górach, gdzie myśmy mieli jeździć tam jest najlepsza trawa, którą kochają te osiołki po prostu i tak dalej. Proszę I, cię, boję się słuchać, co będzie dalej. I Kuba, nie pytając nas o zdanie, czy my mamy gdzieś jechać, czy nie jechać, Wziął ten nasz samochód, ten treningowy i pojechał w te góry i, i, i zaczął zrywać to siano, tą trawę <noise> dla tych osiołków. Ale tak zapakował to pajero, że po prostu tylną kanapę przednią, no po dach zapakował. I, Musiał i, lubić osiołków. A w międzyczasie, to, to, to nie były jeszcze czasy telefonów komórkowych, żeby można było mm. gdzieś zadzwonić i tak. No, gdzie jest Kuba gdzie jest ten samochód powiedzmy, bo a my musimy jechać. No i w końcu on się pojawia. Eee, on się pojawia, pełen trawy. E, przerażony, jak wóz drabiniasty pełen trawy, ta trawa mu się przez okna otwarte wysypuje nawet, e, dla tych osiołków I, i Leszek tam doskoczył do niego, powiedzmy wściekły, co on wyprawia i tak dalej, a on mówi, że on no, jedzenie dla osiołków przywiózł i, 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 i żeby się uspokoić, bo on zaraz posprząta ten samochód powiedzmy i tak dalej, no myśmy przez trzy dni jeszcze tą trawę, wszędzie nam ta trawa <grym> wpadała, to siano, to tak pamiętam. Edyta Żuchowska, ekipa Zolsztyna również słucha i pozdrawia, a na dodatek wybiera się na Rad Żubrów. Pozdrawiam Edytę i ekipę Zolsztyna. Eee, to fajnie, że się wybiera. To znaczy, że nawet z Olsztyna jeżdżą na Raj żubrów. Proszę bardzo. Drugi koniec Polski. Adrian Walczak pyta, panie Andrzeju, czy nie odnosi pan wrażenia, że przy obecnym wręcz sprinterskim formacie RSMP 120 km OS bez aut, a 8 dwulitrowych WRC i bez odcinków nocnych, to już nie jest to samo co kiedyś. Zniknęła ta magia, którą kiedy, która kiedyś wam towarzyszyła. Tak, zniknęła. Ja, ja byłem jedną z tych osób i nie wiem, bo. bo... Nie rozmawiałem w szerokim gronie jakimś, powiedzmy i tak dalej, ale nie wiem czy z tych osób wielu, czy też niewielu. Byłem bardzo, bardzo mocno przeciwny skracaniu, skróceniu rajdów do tego formatu, ponieważ uważam, że rajd to jest rajd. Rajd musi trwać co najmniej dwa dni. I on musi mieć e, tytuł, osiągnięty, zdobyty tytuł mistrza Polski na zakończenie takiego cyklu. On musi mieć swój jakiś ciężar argaturkowy, jakąś dramaturgię, tak. Jakąś Czego? dramaturgię, a nie, a nie zdobyty w, 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 w sześciu czy siedmiu jednodniowych imprezach stu kilometrowych. No to, to, to niech będzie mistrz okręgu z takich imprez. Ale mistrz Polski, no z czegoś takiego, to tak, tak nie bardzo. Tak to jest, ale to jest moje zdanie, po prostu prywatne. Porównując to z opowie opowieścią pana Wojciecha Szrama, to to troszkę dziwnie. Por... Brzmi. A ja, właśnie, no, ja, ja, jak się to ma do maratonu Londyn, Sydney tak. e, pana Wojciecha Szrama z panem sobie słową zasadą. No. No, no, no dziwnie to brzmi. Tak, tutaj mamy jeszcze jeden, jeden mail, który chciałem przeczytać. Panie Andrzeju, jest jeszcze w tym kraju ekipa ludzi, którzy nigdy nie zapomni tych wrażeń, jakie dawaliście młodym wówczas pacholentom. Obiecuję pielęgnować tę pamięć. No i piękny wpis dziękuję. Ja bardzo za dziękuję. Te słowa. Dopóki ja będę żył, też będę starał się pielęgnować. Ja, ja w ogóle pozdrawiam serdecznie, bo to są niezwykle cenne głosy i cieszę się, że, że mimo wszystko tylu ludzi to pamięta. No ale jeżeli wtedy na, na jedne zawody, na jeden odcinek specjalny w centrum Krakowa przyszło 300 tysięcy ludzi, to, no to, no to może 80% z nich to pamięta to wydarzenie, gdzie byli, powiedzmy i tak dalej. Mm -hmm. Bo dzisiaj, jeżeli na jakimś rajdzie jest, no nie wiem, kilkaset osób, czy może kilka tysięcy osób, no to, no to, to jaka to jest skala porównania, prawda? Jak, jakie przeniesienie? Te 300 tysięcy ludzi wróciło do domu i powtórzyło co najmniej dwóm osobom, co widziała, których nie było. I, i to, to się robi. No, no Było inaczej. No, ja, ja, ja wiem, że. I że nie mam pretensji o to, że jest teraz tak jak jest i że, że to się nie wróci, ale było. Ludzie wtedy. Ludzie, ludzie wtedy samochód był interesujący. Szybki, dobry, sportowy samochód. Nie był dostępny na co dzień 20 lat temu czy 25 lat temu. Dzisiaj takie rajdówki, które startują po 300 czy tam 350 koni, są nic nieznaczące, bo pójdzie się do salonu i kupi się auto, które ma jeszcze o 100 czy 150 koni więcej bez żadnego wysiłku, powiedzmy. Tak, i to jest też kwestia tego, żeby rozumieć, czym jest rajdówka, a czym jest ten, kto ją prowadzi. Tak jest. I że to nie po to jest samochód z taką mocą, żeby ścigać się na ulicach. No ale to my o to walczymy i będziemy się starali, żeby to wszystkim wytłumaczyć. Wszystkim młodym polecamy właśnie te opowieści. Słuchanie ludzi właśnie jak Andrzej Górski, którzy, którzy no, tworzyli tą historię i dalej ją tworzą, bo dzisiaj wciąż jesteś rozpoznawalną osobą, która jest ja nie mówię, że celebrytą, bo ja nie lubię celebrytów. Ty jesteś, jak powiedziałem, osobą, która zasłużyła na szacunek i uznanie i to ci towarzyszy. No wiem, dobrze, jesteś skromnym człowiekiem, ale, ale jesteś naprawdę ważną osobą w tym, w tym świecie rajdowym, nie tylko w sporcie czynnym, ale wśród ludzi. Widać to po, po tym od dźwięku, który mamy. Tu była słuchaczka, która dzwoniła już, nie już wcześniej Panią na antenie, ale opowiedziała, że bardzo żałuje, bo się pomyliły jej dni i dzisiaj zażyła tabletkę na sen, bo ma kłopoty z zasypianiem i chyba zaśnie, a nie może, bo po prostu tak się dobrze słucha. Więc to, no Dziękuję. To, my też dziękujemy Pani za to, że Pani jest Pani Krystyna to była akurat. Więc to będziemy Cię chcieli jeszcze zaprosić. Ja już to dzisiaj mówię. Ty wiem, że nie, nie chcesz, żeby się przejadło, ale Ty się długo nie przejedziesz. To jeszcze, ja, jeszcze wiele, wiele przed nami. Ja bardzo dziękuję. Ja, ja serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają cierpliwość, żeby o tej porze siedzieć w nocy i, i, i tego słuchać. Bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję za, za, za to, że się odzywają do Was, że, że piszą komentarze, że przesyłają zdjęcia. Ale naprawdę jest tyle osób, które miałyby. Dużo więcej do powiedzenia niż ja. Wystarczy tylko się troszeczkę rozglądnąć i, 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 i ja, ja, ja. Wolę być wtedy po drugiej stronie, że tak powiem, i wolę Was oglądać, słuchać i czasami jakiegoś mniej lub bardziej złośliwego SMS-a Dobrze, ale, ale, ale niezależnie od wszystkiego. My te osoby zapraszamy i one tu przychodzą, ale y, nie może być tak, że. Żebyś jednak od czasu do czasu się to Dobrze, nie bał. Dobrze, oczywiście. Ja, ja bardzo chętnie. Nie ma problemu. Zostajesz honorowym członkiem zespołu Radiostrady. <grym> Dobrze, czy jak Jeśli je... przyjmujesz tę funkcję, to jestem szczęśliwy, bo to jest wielkie wyróżnienie. Dobrze, o, a, rozumiem. A, dobrze. Dobrze. Nie będziemy tego używać w celach marketingowych. Czy mówię podczas razu. rajdu żubrów, jeżdżąc tą szachownicą, też mam nalepkę radiostrady wozić ze sobą? Jeśli tak. taka Dostaniesz wola, to taką. tak. To, to, to oczywiście, natomiast może uda nam się właśnie spotkać przy okazji rajdu żubrów. O, tam dopiero będą tuzy w tym zakopanym, więc będziecie mieli czas antenowy wypełniony. Powiem ci, że z tymi tuzami, to jeśli my byśmy układali tę listę, to jesteś w pierwszej trójce. Dziękuję bardzo, ale już do, do przestańmy. Dobrze, to... dobrze. Bardzo państwu dziękujemy za uwagę. Andrzej Górski był naszym gościem. Naprawdę jest nam miło, jesteśmy zaszczyceni i czekamy na kolejne spotkania. Program zrealizowała Inka Siepracka, a za uwagę dziękuję Marek Handwerker i Marcin Koczyba. Do usłyszenia. Dobranoc.